Cześć, siemanko. Co my tutaj dzisiaj robimy? Jestem Kostecki i będziemy dalej tworzyć scenariusz. Już dzisiaj będziemy go kończyć. Do momentu, do jakiego dojdziemy, to go skończymy. Witam wszystkich, którzy oglądają to później na YouTubie albo gdzieś po prostu odsłuchują. A zaraz będę witał osoby, które przyjdą na żywo i pomagać mi w tworzeniu dalszym przygody. Akurat zostało już niby mało elementów. Ale zależy, jak szczegółowo chce się opisać. Na plus jest to, że jak się tworzy takie scenariusze i rozkłada się to na parę dni, albo przynajmniej na jakiś odstęp czasu jest między pisaniem, to jest sporo czasu, żeby sobie pomyśleć. I akurat wpadłem sobie na taki pomysł, że przecież obóz orków zielonoskórych nie może być zbyt blisko bazy wojskowej Przymierza. I każdego punktu do kolejnego punktu podróży po tej mapie to będzie co najmniej cały dzień podróży, nie licząc nocy. Dlaczego? Bo raz, że zwiększymy tę odległość, a dwa, że wykorzystamy sobie zasady z Dungeons and Dragons odnośnie długiego odpoczynku. I jeśli postać Maćka Corin będzie ranny, to jak najbardziej będzie to dobry moment. Dwa, że jeśli z kimś wyruszy, to będą po prostu ciekawe momenty, okazje do scen w obozie. Trzy, wystawianie warty i może gdzieś wykorzystywanie tych spotkań z tym goblinem. Siemaneczko. I tak samo zagrożenia ze strony hien. Siemano. Właśnie przed chwilą mówiłem, że pomiędzy każdym tym punktem będzie, może nie każdym, ale tymi głównymi będzie cały dzień podróży, żeby trochę zwiększyć dystans. Więc będzie sporo momentów, w które można będzie wpleść jakieś spotkania, jak na przykład z tym goblinem. I dobra, wypisałem sobie też po punktach, co dzisiaj będziemy robić. Czyli tak, na pewno opiszemy sobie krasnoluda, który został pojmany przez zielonoskórych. Opiszemy sobie obóz zielonoskórych. Tą polanę z grzybami i kościelisko hien. Później całą misję z gońcem. Myślę, że nie wiem, czy Maciek podejmie się misji z gońcem, ale nie musimy jej opisywać aż tak szczegółowo. Tak jak właśnie zapisałem, że kilka spotkań po drodze. Cena przekazania na przykład tej wiadomości, na przykład przedstawienie sytuacji, może zebranie właśnie nie tyle co chętnych, ale jakoś przekonanie, że jednak warto im pomóc tam. Albo dostać się do odpowiednich osób. No i na koniec będzie bitwa, chociaż nie sądzę, żebyśmy rzeczywiście doszli w jedną sesję do tej bitwy, ale sobie ją zaczniemy przynajmniej rozpisywać. Dobra. Zaczynamy od krasnoluda. To jest krasnolud, który był na początku naszego scenariusza, a jest jeńcem obozu Przymierza. Myśleliśmy sobie, żeby on był też klerykiem, żeby postać Maćka miała z nim coś wspólnego, czyli tutaj chodzi o wiedzę na przykład o religii. Dlaczego nie? Może być. Siemanko. Tomasz. Ale może wy macie jakieś fajne pomysły odnośnie tego krasnoluda. Bo nie zakładam z góry, żeby on był jakiś zły. Weźmie zadanie z gońcem jako pierwsze, to może dać mu możliwość wykonania tego z drołami. Na przykład wpadły w zasadzkę drołów. Okej. Pomyślę. W sumie tak, bo byłby gońcem z wiadomością. To byłoby dobre. No, można by to tam zawrzeć. No wiadomo, inaczej jeśli najpierw zrobić z drołami, a potem gońców, no to nie zaatakują go już droły. Ale można. Dobra. Ale krasnolud najpierw.
Skoro krasnolud ucieka, no to i chce do swoich wrócić, to no raczej życie mu miłe. Tak samo myślę, że dalej będzie chciał na przykład walczyć. I to może być ciekawa scena, co zrobi Korin z tym krasnoludem. Czy go puści wolno, czy z powrotem do niewoli go weźmie? Jeśli będzie chciał go wziąć do niewoli, to krasnolud znów, myślę, będzie chciał uciekać. Więc przydałyby się na start jego imię. Jego imię, nie tutaj, bo to jest podręcznik potworów, tylko podręcznik taki. Chyba, że macie jakiś fajny pomysł na imię. Krasnoludzkie. Krasno... Nie, to jest klerk. Krasnolud. Imiona krasnoludów. Męskie. Adric, Albrich, Bairn, Brothor, Dain. O, Darak. Przez K i dwa R. Deleg. Warto byłoby takie imię łatwe. The Last of Us. A. Ja nie grałem w The Last of Us. Kojarzę grę, ale nigdy nie grałem. Słyszałem, że jest całkiem fajne. Dobra, myślę, że jakieś takie właśnie dużo R, żeby miało. To wtedy jest takie gardłowo... Brotor. Albo Tordek. Był kapłan krasnoludzkiego boga związanego z górnictwem minerałami. Okej. Okay. Dobra, niech będzie Brotor. Brzmi dobrze. Brotor. Brotor, nazwisko klanowe. Ale ja lubię sobie tutaj, co gramy, tak trochę udziwniać te nazwiska. Znaczy udziwniać, łączyć pewne elementy. Czyli dobra, załóżmy, że będzie kapłanem krasnoludzkiego boga związanego z górnictwem. Może weźmiemy sobie coś tutaj z podręcznika, bo na bank jakiś taki jest. Bóg kłamstw rzemiosła, to jest gąd, tylko że... Aha, bo to może być ludzie, a tu są w ogóle jakieś nakreślone innych ras. Boldzi, krasnoludzki bóg tworzenia, Moradin. A, Moradina to kojarzę. Nie wiem, czy tych brać w takim razie. O, jakieś bóstwa celtyckie. Bóg magii walki, przyrody i lasów. O, bóg gór i szczytów, Dunatis. Albo bóg kowali i uzdrawiania, Goibhnhiu. Grotto. Też tak myślę, można jakiegoś wymyślić na bazie tych, co tu są. Są bogowie nordyccy, egipskich i celtyckich. Może tego celtyckiego, bo ani ja go nie znam. Maciek myślę, że też. Dunatis brzmi dobrze. Albo właśnie Grotto. Grotto. Brotto. Brotor. Grotto to chyba nawet skin taki w sensie jest do... broni. Brotor. Dobra, zrobimy mu nazwisko Grotto. Brotor Grotto. Kapłan. Dajmy na to tego Dunatisa. Boga. Krasnoludzkie obozy górnictwa i minerałami. No to gór i minerałów. Dobra.
Okej, okay, jego statystyki gdzieś mam takie statystyki kapłana. Bo je nawet widziałem. I on wcale nie będzie taki słaby, tego co kojarzę. Bo tak, akolita to nie, bo akolita to bardziej fanatyk kultu. Rycerz. Jest kapłan. I on ma stopień wyzwania 2. No to nie będzie takim łatwym przeciwnikiem. Na pewno będzie dobrze, jeśli Maciek Korin postanowi wyruszyć z kimś w tą podróż. Jeśli postanowi wyruszyć sam, to będzie miał trochę hard mode. Strona 346. Kapłan. Co on tam ma? Ma coś, koszulkę kolczą, tylko że właśnie. Swoich rzeczy nie będzie raczej miał. To będzie miał wtedy 10 klasy pancerza. Ale co on może? Ma komórki czaru, ma rzucanie zaklęć. Zetknął się trzy wiary. Tak, jeszcze ta zielonoskórych. Dobra. Teraz w sumie myślę, co o nim można by takiego ważnego napisać. Może jakoś krótko jego historię. Krótko jego wiedzę. Czyli tak. W ogóle tu sobie przeczytamy. Kapłani niosą ludowi nauki swoich bogów. Są duchownymi przywódcami świątyń i kaplic. Często także zajmują wpływowe stanowiska w swoich społecznościach. O! Może będzie jakimś właśnie na wysokim stanowisku. Jeżeli kapłani mogą otwarcie współpracować z tyranami albo kierować sektami kryjącymi się pośród dobrych społeczności i nadzorować nieczyste obrzędy. Z reguły kapłan ma co najmniej jednego akolitę pomagającego mu przy obrzędach i innych religijnych obowiązkach. Dobra, skoro on jest kapłanem, no to już jest wyżej niż kleryk. I skoro jest kapłanem Dunatisa, boga gór i minerałów, jesteś bandziorem. Znaczy, myślę, jak wpadł w niewolę. Myślę o dwóch właśnie, że albo oni go pochwycili, tak jak napisałeś, że na przykład poszukiwał jakichś złóż, albo po prostu poszukiwania gór. A druga, że podczas którejś z natarć, bitw, albo właśnie szpiegowania pochwycili go. Bo właśnie rzeczywiście, co on miał szpiegować, to raczej nie to od tego Boga. Ewentualnie podczas bitwy. Albo przymierze mogło odbić jego kopalnię w którymś z miejsc. A może połączyć to nawet z tą twierdzą krasnoludów, które oni odbili, bo wcześniej była w rękach przymierza i może tam pochwycili tego krasnoluda. I tam też mógł szukać złóż szlachetnego metalu, albo może nawet wie coś, że jest. To by było w sumie dobre. Kopał niedaleko twierdzy i pomyśleli, że chce się podkopać. Podkop zrobił. Dobra, czyli tak. Jest on kapłanem. Jak tu nazwać jego stanowisko w związku z właśnie poszukiwaniem minerałów, kopaczy? Jest kapłanem wykonawczym powierzchni poziomo-pionowych. Jakieś rangi. No właśnie myślę o czymś takim. Jest on, że kim on jest w tej hierarchii górników? Może on jest tym, chyba się tak pisze, mineralogiem? Nie ma kogoś takiego? Można uczyć się mineralogiem. A ja coś napisałem źle. Mineralogiem. Senior mineralist. Dobra, okej.
Senior mineralist zajmuje się poszukiwaniem, może oznaczeniem na mapach. Nowych złóż kopalnianych. Jako kapłan błogosławi i przewodzi nowym ekspedycjom. Wydobywczym. Dobra, już wiemy, kim jest. Więc na pewno to już świadczy, że ma dużą wiedzę. Jest wartościowym jeńcem, bo można z niego rzeczywiście dobrą wiedzę. Teraz tak, gdzie go złapano? Złapano go... Na przykład. Dokładnie, a może mapy właśnie były zapisane jakimś szyfrem. W Bimbrowni. Ale to w jego głowie jak gips z Piratów z Karaibów. Znaczy na pewno ma jakąś wiedzę, nie? Więc nie warto go zabijać. To jest fakt. Dobra, złapano go w twierdzy, którą przymierze utraciło w ostatnim natarciu krasnoludów. Twierdzy i to, żeby się zaznaczyć na wschodzie. Ja ją sobie wyobrażam tą twierdzę jako taką ruinę bardziej na wzgórzu. Ruinę jakiejś starej twierdzy. Ale można by jej jakąś nazwę nadać, żeby już tak trochę on przynajmniej wiedział, jak to się nazywało. Może krasnoludy niech wiedzą, jak to się nazywało, a przymierze niekoniecznie. Ruiny zamku? Zamek? Ruiny fortecy... Jak ją nazwać? Ruiny twierdzy... Hrabarbarum, Relanium i Delirium. Hrabarbar. Dobra, w sumie można pójść trochę. I Bimberium. Hrabarbarium, Relanium i Delirium. Dobra, niech będzie. Nazwiemy ją Delirium. Utraciło w ostatnim natarciu, no i wtedy go schwytali. Czy on... Tak sobie myślę, bo tak. Logiczne byłoby, jakby Corin z nim chciał porozmawiać. Wypytać go o pewne tematy. Na przykład jakie? Jak daleko stąd jest ta twierdza? Okej. Okay. Jak daleko stąd jest twierdza? Myślę, że niech to będzie kawałek drogi. Najmniej 7 dni może. 7 dni podróży piechotą. Jakie są plany ekspansji? Nie wiem, czy kapłan Boga Gór i Minerałów miałby aż wiedzę na tematy. Prędzej... Ale dobra, pewnie takie pytanie mógłby zadać Maciek. Ekspansji brzmi, jakby chcieli podbijać tereny, ale w sumie tak. Tam są zimy niczyje. Ja tu i tak zakładam już jakby odpowiedzi takie full prawdziwe, bo to zależy jak potoczy się rozmowa i testy przekonywania Maćka. Jakie są plany ekspansji krasnoludów?
Myślę, że ziemie niczyje jak najbardziej są wartościowe, na przykład właśnie z racji tych złóż. Czyli tak, ziemie niczyje są wartościowe złoża żelaza i innych wartościowych kruszców. Po wypędzeniu orków wstąpią do obwarowania się w tych ziemiach albo do przejęcia tych ziem. Hejo! Plotek o zawarciu sojuszu. O, to też dobre pytanie. Nie, dużo cię nie ominęło. Zaczęliśmy opisywać krasnoluda. Co myśli o sojuszu elfów i przymierza? Przymierza z krasnoludami. No cóż, tu się zastanawiam, bo co byłoby ważniejsze? Te kruszce? Złoża, ziemię przede wszystkim dla niego, jeśli to są też i złoża, żeby elfy tego nie zagarnęły. Najważniejsza część. Myślę właśnie. Myślę właśnie, czy on ma być tym pozytywnie nastawionym, czy negatywnie, ale żeby tu był większy konflikt dla Maćka, myślę, żeby był tym negatywnie nastawionym do sojuszu. Wtedy jakby Corin będzie musiał wybierać nad tym, czy wypuścić wroga, który pozostanie wrogiem i mieć nadzieję, że może zmieni się jego postrzeganie na tle ludzi i elfów. Albo tego wroga przyprowadzić z powrotem, skoro i tak będzie wrogo nastawiony i jest wartościowym jeńcem, ale też i będzie dużą stratą, ale też i dużym plusem dla wroga. Więc myślę, że to byłoby ciekawsze. Więc niech on będzie tak. Jest przeciw sojuszowi. Przynajmniej na obecnych warunkach krasnoludy nie pozwolą się, jeśli mówi kogoś wziąć pod but, nie pozwolą się wziąć pod but przymierza. O. Ma wiedzę na temat tego sojuszu i że jest kruchy i nie potrwa długo. Znaczy jeszcze nie doszło do sojuszu. Znaczy nawet jeśli byłby zawarty, to rzeczywiście może potrwać niedługo. Może mieć świadomość, że go Wandalia zabije. No może mieć. To na pewno. Pod but przymierza. Elfi but. Nie, no jak przymierze, to całe przymierze. Dobra, myślę, że tyle wystarczy, bo. Bo takich ważniejszych kwestii raczej tam nie będzie. Można sobie po prostu jeszcze zapisać, tak żeby dla przypomnienia mieć. Corin powinien mieć dylemat. Dziękuję. Mam kofi. Teraz, żeby tylko nie wylać. Corin powinien mieć dylemat, czy puścić Brotora wolno, by dołączył do swoich, czy zabrać go powrotem do obozu.
Alternatywa walka Brotora o swoją wolność lub ucieczka. No, próba ucieczki. Czy Maciek byłby skory go poprosić o pomoc? Myślę, że tak. Na przykład też zakładam taką sytuację, że uwolnię cię, jeśli pomożesz mi na przykład, nie wiem, tak strzelam, żeby pójść ze mną do obozu orków i tam osłabić orki. Albo to, co budujesz dla orków, zrób to najgorszej jakości, że to się rozsypie od razu. Albo na przykład, żeby tego mamuta... Właśnie najciekawsze będzie, co z tym mamutem, bo jednak myślę, że najpierw mamuta trzeba będzie pokonać. Chyba, że uda się im zakraść do krasnoluda przed akcją z mamutem. Więc też na przykład, żeby pozbyć się mamuta jako takiego... Może nie pozbyć, zabić, bo nie sądzę, żeby oni dali go radę zabić, ale sprawić, żeby na przykład go rozjuszyć, on popędzi w las czy coś. W ogóle też się tak zastanawiałem, tam na zachód sawanna, tutaj gęsty las i mamut. Ale mamuty w sumie podróżują, znaczy epoce lodowcowe widziałem tylko mamuty. A tam sobie chodziły po lesie. Ale to pasuje, bo dalej, im dalej na wschód do ziemi krasnoludów jest coraz zimniej. Więc to pasuje. Tym bardziej, że była niedawno zima w grze i jakby dokładnie za tydzień, paręnaście dni będzie wiosna. Jakiś sposób taki... Czyli ja już myślałem nad tym, żeby rzucić hieny na to miejsce. Jeśli Maciek by to wykombinował, albo wykorzystać właśnie coś z grzybów. Ale nie wiem, czy ja chcę robić jakiś super sposób, żeby zabić mamuta, bo on ma być tym wrogiem, tym, który wykupiliście. Nie wiem, czy to nie ty, Wanda, wykupiłeś, żeby on był takim złodupcem, który jeszcze wróci. Nie będzie wcale taki łatwy do pokonania. Myślę, że na mamuta fajna byłaby jeszcze scena na bitwie do wykorzystania. No to właśnie o spłoszeniu, uśpieniu, tam. Tylko, że... Myślę, że tu już Maciek by się musiał wykazać. Bo na przykład spłoszyć mamuta... No ma jakieś moce, także to w sensie z zaklęcia swojej wiary, także to już ma ogniem coś podpalić. Dobra, na razie lecimy dalej do obozu zielonoskórych. Tu sobie przerwę zrobimy, żeby to się nie mieszało. Czy wcześniej też nie porobiłem. Tak, i dodałem właśnie informację, ile godzin marszu od obozu przymierza. Czyli tak, stara Ambona będzie najbliżej, a później już cały dzień marszu do następnego tropu i później znów cały dzień marszu. Tutaj będzie bardzo blisko, no bo to jest jedno koło drugiego. Tutaj będzie cały dzień marszu, ale tu już będzie pół. I właśnie fajne będzie to, że jak ten czas upływa, Maciek będzie miał szansę wykorzystać sobie długi odpoczynek. Będą sceny może też w małych obozach. I może szansa na jakieś spotkania losowe. Jak na przykład z tym goblinem. I go gdzieś właśnie wpisałem. Tutaj spotkanie nocą. I właśnie ten nabity goblin, który dokleił sobie brodę i myśli, że jest krasnoludem, szuka drogi do krasnoludzkiej twierdzy, zgubił się w lesie i to będzie goblin. W sumie to już sobie tylko statystyki bym tu jego wpisał, żeby ich na sesji nie wertować. Goblin 109. To może być dobra scena, zwłaszcza, że wcześniej właśnie widział, że został zabity goblin, zabrano mu broń. A teraz znajdzie właśnie niską postać, nabitą, z bronią goblina, ale ma brodę. I tak w nocy rzucą się na niego, tym bardziej, że on gra człowiekiem. I nie widzi tak dobrze w nocy. No bo w ogóle, jakby tak zakłada sytuację, jakby na spostrzegawczych jedynka wpadła, tak, to jest ten krasnolud. To było mega dobre. To
Okej, okay, na czym skończyliśmy? Teraz będzie. Tak, obóz zielonoskórych w starej kopalni odkrywkowej. Teraz tak. Całkiem szczegółowy obóz nie jest potrzebny, bo on nie będzie wykorzystany aż nadto w tej przygodzie. Obóz jest tutaj raczej, żeby zdobyć o nim informacje, o liczebności orków, o ich wyposażeniu. Plany raczej nie, bo orki nie planują aż tak. Może właśnie jak wygląda wódz? O, i wtedy by zobaczył tego Gotrog? Tego swojego wroga. Może jakiś jeńców? Też? Na żarcie? Więc obóz orków musi być duży, to na pewno. To jest w starej kopalni odkrywkowej. Możemy od razu zacząć od fajnego opisu, jak wyjdzie zza gór, albo gdzieś może stanie na wzgórzu i z ukrycia będzie obserwował. Tuż za wzgórzem rozpościera się ogromna wyrwa w skałach. Wyrwa w skałach miała być niegdyś kopalnia odkrywkowa albo odkryta kopalnia. A dobra, odkrywkowa. W niej znajdują się dziesiątki skórzanych namiotów, od których leci gęsty, czarny dym ognisk. W sumie to też byłaby fajna scena, jakby on wieczorem to widział, takie, no nie może, ale no duży teren rozświetlonych namiotów. Tak, uteran. O, bizony, no, można wykorzystać. O, X Nishida, dzięki za obserwację, tak, tutaj. Czarny dym ognisk. Siemanko w ogóle. Od Michała. Okej. Okay. Czyli już zaprosił znajomych. To bardzo dobrze. Czarny dym ognisk. Dobra, zróbmy to nocą, bo to będzie fajna scena. Czyli żeby opisać, że to jest noc. Wyrwa w skałach. Ogromna, rozświetlona płomieniami, wyrwa w skałach. To musiała być niegdyś kopalnia odkrywkowa. W niej znajdują się dziesiątki skórzanych namiotów, spod których leci gęsty, czarny dym ognisk. Albo nie. Od razu rozpoznajesz. Nie styl, tylko może groteskowe. Groteskową architekturę, ale architektura słowo mi nie pasuje kompletnie do orków. Groteskowy styl budowy, smród, nieład i nieład. Nasrać i jeża wpuścić tylko. I nieład. To tutaj zielono skórzy rozbili swój obóz. Na szybko licząc, to miło mi
Chwali mnie, to bardzo dobrze, że mnie chwali. To o mnie dobrze świadczy. Musi. Jak chce grać ze mną dalej, to musi. Złego słowa powiedzieć nie może. Na szybko licząc, może być ich tutaj nawet... My sobie gdzieś zakładaliśmy liczbę obozu przymierza, ile tam było wojska. Chyba jakoś 700? Jeśli dobrze pamiętam. Gdzieś to sobie zapisywaliśmy. No chyba na tej mapie. Czy mi się tylko wydaje? Przy drołach. Przy informacjach od drołów. Bardzo możliwe w tym liście. Jest, tak. Wysłaliśmy w waszym kierunku kucharzy, tak na oko. Ale nie, to było o orkach. Dobra, czyli ich będzie orków około 800. Okej. Okay. Sklepik powinien działać. Ale jeszcze chyba nikt nie wykupił nic. Tak, Nishida. Poprzez oglądanie i za samo zaobserwowanie dostałeś kostecki, taką wirtualną walutę. Za 10 minut oglądania jest 10 kostecek. Można je wydawać w sklepiku. Komenda sklepik, to powinno w privie ci wpaść wiadomość. Od Stream Elements tam jest sklep z tymi przedmiotami. Można dodawać, można tam wykupywać na przykład właśnie, żeby dodać jakiś element do scenariusza. Jakieś plotki. I tak dalej. Gdzie ja skończyłem? Tutaj. Na szybko licząc, może być ich tutaj nawet trochę, dajmy, większą tą liczbę. By to jeszcze wyolbrzymić, może nawet tak 1000. Na szybko licząc, może być ich tutaj nawet 1000. Nie działa. Co nie działa? W sensie komenda sklepik nie działa? Już sprawdzę. No już zaraz sam zobaczę. To się powinna przyjść wiadomość na privie na Twitchu, a nie na czacie. Ale dobra, najwyżej... Najwyżej zrobię to inaczej. Open Store. Kleję wam linka. To jest link do sklepiku. No na Stream Elements warto się zalogować, bo tam... To przez, loguje się przez Twitcha tym samym kontem. Nic nie działa, no niemożliwe. Dobra. Nawet donate nie ma. Nie ma donate'u, bo nie jestem zachłanny jeszcze. Znaczy nie ma jeszcze. Dobra, na szybko licząc, może być ich tutaj nawet 1000. Zachmurzone niebo. Zachmurzony, bo chcemy, żeby może zaczęło nawet padać, to by pomogło i taka atmosfera byłaby do skradania się, jeśli chciałby zejść bliżej. I zróbmy tak... Bo inaczej, nie zachmurzone niebo. Wiatr... O, Sakura, hello.
Niebo zaszło chmurami. Zerwał się wiatr. Zaczęło padać, kiedy ty, i tu w nawiasie, i twoi towarzysze, bo nie wiadomo, czy wyruszy sam, czy z kimś. Oj, wood. Sakuras, czy ty wiesz, co my tu robimy? Chyba, że też jesteś od Michała i Michał robi rajda. Niebo zaszło chmurami, zerwał się wiatr i zaczęło padać, kiedy ty i twoi towarzysze próbujecie dostrzec więcej szczegółów. Jednak w tej ciemnicy polecony. Jest... To mrugnijcie dwa razy, jak zostaliście przymuszeni. A teraz napiszcie, czy mrugnęliście. A, bo coś zostało wykupione, dobra. Właśnie słyszałem. Tylko nie widziałem, czy wyświetliło powiadomienie, ale powinno. Chcę sobie to ustawić, żebym też widział. Te rzeczy. Dobra, teraz będę widział. Okej. Charytatywnie. Orczy kucharz. Aha, bo tak, chwila, moment, bo ty wykupiłeś co? Scenę doskonałą. Dobra. Orczy kucharz, gotując dziwną fioletową substancję w starym zardzewiałym kotle, nagle krzyczy coś w orczym języku do goblinów biegających wokół czegoś na wzór kuchni. Po chwili łapie jednego biednego goblina i wrzuca go do kotła. Zdążyłeś usłyszeć tylko krótki wrzask małego rozpuszczającego się malca, po czym orczy kucharz z uśmiechem zaczyna mieszać zupę. Musiał dołożyć trochę smarków i gilów. Ja cię nie trzymam tu siłą. Ja mogę tylko zachęcić, bo pokazuję, jak pisać scenariusz RPG, jeśli ktoś chciałby poprowadzić sesję w przyszłości jako mistrz gry. Nawet ten scenariusz, który tworzymy razem z widzami, udostępnię go za darmo i zachęcam do zostania, poprowadzenia kiedyś w sesji. Niekoniecznie tej, jakiejś też innej. Dobra. Jednak w tej ciemnicy, bo chcę zaznaczyć, że muszą coś zrobić, żeby dostrzec więcej, więc albo się zbliżyć, albo znaleźć jakiś inny sposób. Zerwał się wiatr i zaczęło padać, kiedy ty i twoje próbujecie dostrzec więcej szczegółów. Jednak w tej ciemnicy, za cholerę, nie no, za nic więcej nie zobaczycie. I to konkretne pytanie do gracza. Co robisz? No i bardzo dobrą reklamę mi robi. No, dziękuję, Michał. Mnie to cieszy, bo to, co ja robię, przynajmniej jest gdzieś zauważane i rozchodzi się dalej. Robimy sobie kolorek, że to jest do odczytania 1:1. Teraz tak, tu już nie będziemy musieli, ale tą scenę wpleciemy z tym orczym kucharzem, ile można. Zależy. Zależy, kto lubi. Jak kto lubi. Okej. Okay. Teraz tak, żeby się zbliżyć, albo sam obóz. Co jest w obozie? Teraz tak, żeby to było też do zobaczenia. I tu będzie dużo rzeczy, myślę. Znaczy dużo i niedużo. Nie ma życia cały czas to. RPGi są super. RPGi to jak narkotyki. Co jest w obozie? Zaczniemy tak. Na pewno musi być namiot. No, największy. Największy namiot z futer.
stelaż z żeber ogromnego zwierzęcia, z kości. Z kościanych żeber ogromnego zwierzęcia. Oczywiście jest to namiot nikogo innego jak przywódcy orków. Jak on się nazywał? To jest wróg Maćka postaci. Orbet Goczuk. Musimy sobie wymyślić, jak on wygląda. Siepacz, orczy siepacz, Orbet Goczuk. I jego statystyki od razu. To musi być też kozak. Zaciekawiłem się. No to jest tak, jak spróbujesz raz, to chcesz więcej, nie? Tak, można mieć za darmo. Starczy się spotkać i grać. A w czwartek będę już rozgrywał tą sesję z moim graczem, także będzie to sesja 1 na 1, tak zwana solówka. Nie będziemy się bić, tylko będziemy grać. Wódz orków, pewnie, przecież nie wiem, to byłoby Herszt chyba. A, B, C, D, H. Nope. Może przy orkach prędzej. O! Ja już się cieszę na odgrywanie goblinów i orków. Bardzo lubię ten głos udawać. Co jest? Albo bo oni pewnie pod zielonoskórzy. Ziemie bestii. Co jest? Dobra, się zastanawiam, czemu nie widzę. Ja przeglądam podręcznik gracza, a nie bestiariusz. Na trzeźwo? Na trzeźwo najlepiej. Ork 188. Już szukam jego statystyk. Myślę, że będzie dosyć silny. Orczy wódz wojny. Stopień wyzwania 4. Noise. A to kto to? Orog. To jest ktoś konkretny? Orok to orki obdarzone zaskakująco bystrym umysłem, o którym zwykłe orki sądzą, że jest błogosławieństwem bogini Lutik. Tak jak Lutik, orogi wolą żyć pod ziemią, choć niedostępność pożywienia skłania je często do polowań na powierzchni. Okej, okay, są silniejsze, i, ale orogi sobie na razie odpuścimy. Pokażę wam obrazeczek, bo fajnie wygląda. Będzie raczej widać, bo nie mam wycinania tła. Tak będzie wyglądał. Może nasz Orbet Goczuk. Albo może bardziej jak ten. Fajne obrazki. W ogóle myślałem, żeby też korzystać w przyszłości. No, raczej na czwartek nie wiem, czy zdążę, bo trochę jest z tym zabawy, ale z grafik generowanych przez sztuczną inteligencję już nawet sobie załatwiłem taki program. I można by fajnie obrazki do sesji przygotowywać. Tylko ja jestem na tyle wybredny, że jak zacząłem się tym bawić i chciałem wygenerować chyba właśnie wizerunek postaci Maćka, Korina, to chyba siedziałem 3 godziny i tylko co chwilę próbowałem, zmieniałem, mieszałem i tak nie, a to fajne zostawię, ale nie, idę dalej i tak raz 3 godziny siedziałem i finalnie nic, co by mnie usatysfakcjonowało, nie wygenerowałem. Więc prędzej robiłbym tak, że wygenerowałbym, a potem samym trochę poprawiał. Dobra, statystyki orka to będą strona w ogóle, można sobie tu zapisać, bo on może wpaść w jakiś patrol orków. 188. Są orki. Jeszcze te gobliny nieszczęsne zaraz się znajdzie. I teraz tak, wódz wojenny to będzie strona też 188 i to jest orczy wódz wojny.
Orczy siepacz. Namiot futer z tel z kościanych. Wymyślcie mi jakąś fajną rzecz, żeby on miał w tym namiocie. Albo na namiocie, na przykład jakiś trofeum. Coś, co by, jakby widzicie, morze namiotów rozświetlonych nocą. Ale patrząc na ten jeden konkretny namiot, wiecie, że on należy do wodza orków. Soluwę u ciebie na stream. Czy będzie mieć? Pewnie nie raz, jeszcze się zdarzy. Ale na razie jeszcze nic nie planowałem. Ząb giganta. O. Bić na żywo. Czaszka smoka. Wypraszam sobie. Dobra, niech będzie, że taki może, albo inaczej, niech to będzie czaszka giganta. I od razu będzie miała zęby giganta. Sfuter z ogromnego zwierzęcia. Zakończony czaszką giganta o ogromnych siekaczach. Ha. Dobre. Takie wejście przez otworzoną szczękę giganta. Dobra, namiot. Wodza mamy. Dodamy tą scenę, którą ty, Kacper, wykupiłeś. I orczego kucharza. Może być fajna scena. Orczy kucharz. No, tak, tak. Sobie wyobrażam właśnie, że on jeszcze będzie czekał, aż ten goblin się rozpłacze, właśnie wlecą mu smarki z nosa i dopiero wtedy go wrzuci i wymiesza i potem tak... dobre. Teraz dobre. Trzeba dodać trochę słonego. Dobra, to jeszcze. Tam był wcześniej jeszcze fajny pomysł z tymi bizonami. Zakute, ranny i zmęczony bizon, czyli... Zagrody z kości, kościanych. Ja sobie też wyobrażam trochę ten obóz. Może graliście, może nie w Might and Magic Heroes 5 i tam były dzikie hordy dodatek i było miasto orków. To właśnie sobie tak to trochę wyobrażam, może trochę na większą skalę. I właśnie takie skóry, kości, klimaty, śmieci. O, na pewno wysypisko trzeba dodać, jakieś śmieci. Wysypisko. Śmieci. Zagrody z kościanych. Albo nie. Zagrody z kości. I w nich zakute ranny i zmęczone bizony. Aha, bo tam było wykopane w ścianach jamy z drewnianymi kratami. Nie, wolałbym chyba zagrody z kości. Że oni je hodują albo bardziej po prostu są ich pożywieniem. Mógłby je uwolnić. To byłaby w sumie też dobre odwrócenie uwagi, jakby coś jeszcze trzeba było zrobić. Made in Magic. To jest dobre na dłuższe posiedzenia. Okej. Okay. Wysypisko śmieci. Czyli ja sobie to wyobrażam jako taką stertę śmierdzącą. Śmierdząca sterta odpadów, ekskrementów. Ekskrementów się opisze. Ekskrementów. Namiot szamanki. O, też będzie dobry. Namiot szamanki. Jeszcze coś z goblinami. Orczej. Śmierdząca sterta odpadów, ekskrementów i jak to się nazywa? Junk, takich śmieci. Jak to nazwać? No właśnie tak myślałem, żeby to, ta sterta to była domem goblinów, że one tylko tam mają pokoje jakieś. Śmierdząca sterta odpadów, ekskrementów i... Staroci służy za nie dom, tylko jak to nazwać, schronienie dla
Goblinów. Takie dziury, które wydrążyły liczne tunele. O kurde. Państwo w państwie. Taki Watykan w świecie orków. O kurde, niech będzie. Na szczycie styrty stoi krzesło, na którym siedzi goblin z łukiem i pilnuje. Właśnie staty goblina jeszcze czas znaleźć. Martwych. No, jak któryś wykopał zły tunel i go zakopało, to jest tak mogło być. Dobra, szukam tylko stat goblina. GGG. Goblin 109. Trochę była taka miejscówka, nie wiem czy ktoś z was grał, pewnie część grała, w ten Warhammer Age of Reckoning, te MMO, i tam jak się grało po stronie właśnie orków, to one miały takie miejsce, że było bagno i tam właśnie gobliny coś wydobywały w tym bagnie, a orki nie wchodziły tam, bo wysługiwały się goblinami. Goblin z łukiem i pilnuje. Tutaj strona 109. To są gobliny. One mają chyba łuk. Oszczep mają. A nie, mają krótki łuk. Wódz goblinów ma oszczep. Dobra. Pasuje do tego rysunku na ścianie w jaskini. O, trochę ta. W sumie niech będzie. Jeszcze lepiej, jakiś kleryk orczego bóstwa. To chwila. I teraz było tak, było wysypisko śmieci. Teraz namiot orczej szamanki. Nabita mięśniami. Oj, chodzi mi o to. Śniami obwieszona kościanymi i... ona dewocjonaliami i surowym może mięsem? Nie, bo to w sumie zbyt wartościowe. Ale może złotem niech będzie obwieszona. O, niech się zaświecą oczy. I złotymi obręczami. Takie wiecie, takie obręcze na tu na ramionach, tu bransolety. Może ten kolczyk w nosie. Można w sumie w nawiasie napisać. Obręcze na rękach. Bransolety. A, bo to przez S. Kolczyk w nosie. Te co? Aha, wiem. Tylko jak to nazwać? Taki tunel na szyję. Dobra, tunel na szyję. Taki komin na szyję, nie wiem jak to nazwać. Ale wiem o co chodzi. Dobra, i co ona robi? Jakiejś sytuacji ją fajnej można by dać. Może składa ofiarę? Jest w trakcie rytuału. I może będzie chciał jej przerwać. Albo właśnie, albo jakiś taki nawet taki rytuał, który już jest w trakcie takiej zaawansowanym, że na przykład ona się, o, ofiara z bizona, no. To mogło być mocne. Bo jeszcze też myślałem o czymś takim, że ona się na przykład z duchami jakimiś kontaktuje w dymie, nie, i z nimi chce rozmawiać. To jakby złożyła na przykład ofiarę z bizona i nikt jej nie przeszkodził, to wtedy by udał się ten kontakt. Ale jeszcze sobie odpalę kartę postaci Maćka i zobaczę. I tak ciągle z tymi bizonami. No ale rzeczywiście, po to mają te też bizony. Bo co on tam ma jeszcze? Można by trochę też ptaków tu tych plątać. Te, które zwiastują różne rzeczy. Tak patrzę jeszcze, czy coś tutaj takiego... Dobra, chyba nie. To robimy, że robi ofiarę z bizona.
Nabita mięśniami, owieszone kościami, drapaniami i złotymi obręczami. Coś wykupił. Doskonałego NPC-a. Już patrzę. Orczy muzyk. Metal gra. I ma właśnie występ taki orczy Woodstock. Metal gra. Obija tym żelazem o żelazo. Toporem o tarczę metalową. Było śmieszne. Dobra, ale lecimy z tym. Jakieś miejsce. Niech to będzie rzeczywiście jakiś taki ołtarzyk. I właśnie taki brudny. Taki orczy. Znaczy chcę właśnie dać tą szansę, żeby Corin mógł zareagować, zanim będzie złożona ta ofiara z Bizona. Więc... przy niskim namiocie rozpalono ogniska krąg, a pomiędzy nimi stoi goblin, który, albo nie, stoi bizon. Przywiązany linami do jakichś elementów, żeby móc go odwiązać. Też zaznaczę iloma, niech będzie trzema linami, albo czterema, bo to za każdą nogę. Czterema linami do drewnianych słupów. Przed nim stoi szamanka z wyciągniętym sztyletem rytualnym i miską z czaszki? Jak to nazwać? Misą z czaszki? Nie będzie punktów obłędów. Ale to ma być mroczne miejsce akurat obu sorków. Ale jest tu kilka elementów też śmiesznych, więc... Przed nim stoi szamanka z wyciągniętym sztyletem rytualnym i misą czaszki. Tu może zrobić test, żeby się domyślił na 100%, miał potwierdzenie, że jest to rytuał. Test to była, to się nazywało wiedza tajemna. Wiedzy tajemnej raczej będzie proste, czyli na 10. To łatwo się domyśleć nawet. Ale niech pozna jeszcze jakieś szczegóły. Jeśli mu się uda, na pewno jest to rytuał. Albo nie, szamanka jest w trakcie rytuału. Żeby zaznaczyć, że to jest już część jakaś. Szamanka jest w trakcie odprawiania rytuału. Za chwilę przejdzie do składania krwawej ofiary. Co tam jeszcze jest? Czaszkowa misa. No, misa z czaszki, to też. Jak się dobrze odegra, to też do rady. Na pewno go pokopię trochę, albo będzie chciał jakiejś zemsty. Szamanka jest w trakcie odprawiania rytuału. Za chwilę przejdzie do składania krwawej ofiary. No od razu możemy też napomnieć, ku jakiemu bogu. To chyba nazwaliśmy tego boga, czy nie? Sobie to pogrubię, żeby pamiętać, że to jest ten orczy siepacz. Tam, co oni, te gobliny tej jaskini, czy one czegoś... Nie, chyba nie. To nie. Szamanka jest w trakcie odprawiania rytuału. Za chwilę przyjdzie do składania krwawej ofiary. Czy co ma być efektem tego? Bo jeśli jej się uda, to niech ten efekt zajdzie przy zwłokach goblina. Tak była ta słomiana laleczka, no. Tutaj.
Tak, mała słomiana kukiełka jest brzydko. Kukiełka przytyła bożka zielonoskórych, ale nazwy nie ma. Możemy w sumie dać bożka zielonoskórych. Jakaś taka... Niech to będzie goblini, jak... Może nie goblini, bo skoro szamanka ma odprawiać ku niemu... Co jest, zblurowało mi kamerę? Odprawiać mu... O. Laleczkę orczegóstwa, no. I żeby to nazwać jakoś, jakoś taka nazwa... Taka nawet ciężko wymawialna może, bo tak tu widzę Briark jakiś blop. Może niech będzie jakieś takie proste też. Pomyślałem o Uruk trochę jak w Władcy Pierścieni byli Uruk-hai, ale trochę zmienić, na przykład Ukluk. Ukluk. Łubu-dubu-bęc. To będzie Ukluk łubu-dubu-bęc. Bardzo fajne. Ugluga łubu-dubu-bęc. Trochę nazwa jak z Warhammera. Ale tu też pasuje. Krwawe ofiary ku Uglugowi. Już nie będziemy pisać łubu-dubu. Łubu-dubu będzie śpiewać. I jak będzie krwią się oblewać. Możliwe, że skonsumuje tą krew, bądź wykorzysta ją jako świętej maści. Niech tak myśli. Bo też przypomniało mi się, że wymyśliliśmy Maćkowi, że on ma nawet kropidło ze zwierzęcą krwią i też korzysta z podobnych praktyk. Więc nawet ta druga sytuacja, że gdyby poczekał, aż ona zabije tego bizona, no to niekoniecznie by mu się przydała ta krew, bo ten bizon zostałby już zbrukany, ale na przykład gdyby chciał mu skrócić cierpienia, to też mocna scena. Kwestia higieny. No to może im lepiej pachnie krew, nie? Okej. Okay. Co jeśli, co to da, że ona się skończy rytuał, jeśli Maciek jej nie przerwie? Odprawiony rytuał. Może wprawi w jakiś stan tą szamankę. Takiej, może nie furii, ale myślałem, bo skoro ona jest nabita mięśniami, może niech będzie jeszcze bardziej silna, albo coś takiego. O, a może inaczej. Odprawiony rytuał spowoduje... Tak, już właśnie wiem, co przywoła. Spowoduje rozpoczęcie rytuału godów. Po chwili do jej namiotu ustawi się kolejka zielonoskórych. Żeby z mroku stało się światło. Dobra. To będzie trochę jak taka niebieska pigułka. Oj. Każdy, który przybędzie, musi się napić krwi bizona przed wejściem. Przecinek albo przetrwają tylko najsilniejsi.
On się gdzie w kolejkę ustawię. O, to w kolejkę przyjdzie jakiś goblin. Rytuał godów. Piękne. Dobra. Jeszcze teraz dajmy trochę bardziej takie strategiczne miejsce. Może jakieś miejsce. Znaczy nie sądzę, żeby orki miały jakieś jedno miejsce, w którym składują swoje wyposażenie. Bardziej jest to ogółem przy nich. Coś, co by powodowało. Może zapach z tych grzybów dla hien. To nie jest takie złe. Ewentualnie co jeszcze by mogło być? Może niech orki mają na podorędziu już jakieś wzmocnienie, czyli na przykład jakąś pokraczną machinę wojenną. Tych więźniów może jakiś, no nie, więźniów na razie mają bizony, po co im reszta, jakby ich zeżarli. Pseudo arena. Aha, jeszcze miała być ten bohater, który gra Roka. Już go tutaj wpiszemy. Robimy, że biesiada orków. No to można biesiadę orków przy pseudo-arenie w tle na widowni. Gra orczy duet. Podwieszone drzewo. Nie, bo musi mieć nieskrępowane ruchy trochę. Może w tle, ale nie na widowni, ale na pokracznej wieżycy. Albo wieży. Wieża z kamienia, ale pokraczny. O, to jest dobre. Wiesiada orków przy pseudo-arenie, na której są gobliny przeciw może hienom, bo tam one występują. Przeciw hienom. W tle całej zabawie przygrywa orczy zespół. Właśnie ciężko mi to nazwać zespołem. Orczy grajek. Jak się nazywa na takiego, jak się nazywa takiego błazna? O, że orczy błazen. Orczy błazen. Przy użyciu ciężkich metalowych prętów jest to muzyka metalowa. No tak też, ale dlaczego nie? Skoro on lepiej gra, bo myślałem też jakimś bębniarz albo coś takiego. Jak go nazwać, żeby to pasowało do orka? Bo muzyk to nie. Orczy. Orczy może wodziry? Dobra, niech będzie w sumie taki, który przy arenie. Jest to muzyka metalowa, ciężkich, tutaj zmienimy, żeby nie było powtórzeń, żelaznych prętów. Jest to muzyka metalowa. Boys. Zespół Boys. Dobra, lecimy w to.
przygrywa orczy zespół. Przy użyciu ciężkich sprzętów jest to muzyka metalowa, a nad ich sceną wisi futro, na którym wymalowano glutami napis The Boys. Tak, tak, skumałem jak najbardziej. W sumie bez D, bo to pewnie się z serialem będzie kojarzyć napis Boys. Albo nawet nie przez Y, tylko Boys. Piękne. Bardzo dobry pomysł, Michał. Mega fajne. Śmieszne. Boys. No kurde. Dobra. Teraz niech będzie chociaż jedno takie poważne jeszcze miejsce. Coś, co można uznać za mocny atut orków w ich obozie i coś, co mogą wyciągnąć w trakcie bitwy. Jakieś takie pokraczne orcze maszyny może? Jakaś katapulta, balista, katapulta na gobliny. Albo niech mają... Chociaż nie, bo oni mieli mamuta. Bo jeszcze myślałem, że mają jakieś trolla, ale to... Jak skoro mają mamuta, to może po co troll? Taran. Właśnie taran jest okej, okay, tylko z drugiej strony ten taran podczas bitwy na otwartym polu się nie przyda, nie? Bo co będą taranować? A nie mam tutaj w bestiariuszu jakichś takich machin? Może coś byłoby... O, albo obrazki coś tutaj nasuną? Wychodek. Może właśnie jakieś takie... Goblinomiotacz, no, taki trebusz. Skurować ludzi? Jedli mięso ludzkie. Pewnie mogą, a kto im zabroni? Tutaj raczej bizony, ludzi też. Dlatego nie mają jeńców w postaci innych ras, wrogów. No, tak myślałem, żeby rzucał goblinami. Trochę też z Might and Magic. Gówno bomby. Broń biologiczna. To tak naprawdę, co załaduje się na taki miotacz, to wyleci. Także lecimy w ten miotacz. Jak to opisać? Miejsce. Gdzie on by stał? Czy w samym centrum? Jako takie coś cudownego. Tuż przy totemie bożka. Jak się nazywał ten bóg, żeby go sobie zaznaczyć, bo ja zapomnę, a lepiej mieć go. To było przy szamance. Tutaj, ku Uglugowi. Bożka Ugluka, łubu, dubu, bęc. Strzały i ostrzą broń. To można zrobić z tego wysypiska śmieci. Że to tam to robią. W tle słychać i widać, jak gobliny pracują w pocie czoła przy ostrzeniu broni toporów. I wiązaniu strzał? Ten grot chyba się jakoś przywiązuje, nie? Tuż przy tatuje bożka Ugluka łubu dubu bęc stoi... Teraz pytanie ile? Skoro to jest około 1000 armia orków, myślę, że na każdą 200 orków mogłaby przypadać taka jedna. Może nawet na setkę taka jedna. Nie, niech będzie na 200, czyli 5. Stoi 5. Dużych miotaczy. Żeby nie powiedział miotaczy ognia. Dużych konstrukcji oblężniczych. Coś na wzór rebuszu.
I one są z drewna, więc to byłoby fajnym elementem, jakby na przykład chciał to sabotować, podpalić. O, to jeszcze można dodać, że po całym obozie. Tak, tutaj sobie dodamy. Cyk. Po całym obozie. Są rozstawione co jakiś. Nie czas, tylko co jakiś kawałek. Drewniane beczki z mocnym alkoholem grog. Będzie można z niego zrobić bombkę. Albo go po prostu podpalić. A przy nich stoją orki, które chcąc się napić, wkładają doń głowę. Albo takie słoiki na uboczu obozu jest kościana klatka, w której znajdują się chore gobliny. Mają na sobie bąble, a ich oczy są przekrwione. Przy nich stoi pokraczny trebusz. To można przy środku zrobić. Obok stoją klatki wypełnione kaszlącymi goblinami. Mają przekrwione oczy, wrzody, czy raki, wszystko co złe, czy raki i bąble są na coś chore. Jako amunicja. To już musi się domyślać. Dobra. Tarczy obozu, myślę. Chyba, że coś jeszcze takiego mega ważnego dla pozostałych rzeczy, nie takich już spotkań. Chorymi goblinami w tej rodze przymierza. No właśnie. Tak jak te podrzućcie mu świnie. Albo krowy w twierdzy krzyżowiec. Popatrzmy na mapkę. Bo tak, obóz. Może... Może niech z obozu wyjdzie zwiadowca? Jakiś ten, grupa zwiadowców? Po co? Zwiadowców strony przymierza, żeby jakby zasygnalizować, że orki wiedzą, gdzie jest obóz przymierza i szykują się do ataku. Tylko ciężko, żeby orki planowały takie rzeczy, a nie działały pod wpływem impulsu. A chociaż z drugiej strony, może za nas wódz powinien być mądry, więc. Albo inaczej, o. Na zachodnim krańcu doliny widać. Trwającą budowę drewnianych kładek wygląda jak droga z Bali prowadząca od totemu na zewnątrz obozu. I to ma świadczyć, że oni tymi trebuszami chcą tamtędy wyjechać na zachód. To też będzie mógł fajnie Maciek sabotować, jeśli wpadłby na pomysł, żeby na przykład wykorzystać beczki z alkoholem, wysadzić tą kładkę, to myślę, że tych, nazwijmy je balist łubu-dubu, trebuszy łubu-dubu, byłoby mniej na bitwie albo w ogóle. To by było dobre. Mieli wyrysowany plan, na którym jest tylko obóz i twierdza przymierza oraz strzałka łącząca obok miejsca. Myślę, że
Chociaż może tu przy wodzu, jeśli by go spotkał, może byłaby szansa, kiedy on by rozdzielał jakieś rozkazy, że na przykład dzisiaj orki niech się bawią, a jutro szykujemy się do wymarszu, coś takiego. Nie wiem, czy to nie za szybko jutro. Po prostu niech podsłucha rozmowę, że planują atak. Znaczy nie do końca takim, co by zagroził całemu przymierzu. Na pewno zagroziłby obozowi przymierza, a może nie na tyle, żeby ich podbić od razu, ale na pewno mocno zranić. I taki plan miały krasnoludy razem z drołami, żeby zielonoskórych przepchnąć do swoich wrogów, niech ich osłabią, a potem przyjdą tu krasnoludy i ich rozgromią. O! Wiem, kto może się spotykać z Orbetem Goczukiem. Może niech przybędzie tu jakiś wysłannik, na przykład drołów, który powie Goczukowi, kiedy będzie najlepszy moment na atak i tak dalej. Taki trochę szczątek planu, żeby wyjawił. To by było dobre. Tylko drow w środku obozu. Bo jeszcze jakiś inny sposób na komunikację. Taki, co orki byłyby w stanie go przekminić, bo myślę na przykład też o wysyłaniu ptaka z wiadomością. I coś w tym stylu. Ja właśnie też średnio, bo jakoś nie chcę mieszać aż tak, żeby bardziej obie strony wykorzystują orki jako taką masę, siłę, którą można rzucić na wroga, niekoniecznie się z nią dogadywać. No właśnie. Dobra, na razie zostawmy. Wyjdzie w praniu. Lecimy z grzybami. I tam był fajny opis od ciebie, Michał, wtedy, ale ja go chyba nie zapisałem. Ale mniej więcej pamiętam, że tam drzewa gęstnieją, robi się ciemniej, wilgotniej. I to była strona 120 tych fioletowych grzybów. To jest raczej takie miejsce poboczne, ono nie miało wpływać aż tak mocno. 120. Ono jest powiązane z hienami, to na pewno. To miejsce. Fioletowy grzyb. Gazowy zarodnik. O, są różne. Co jeszcze tu jest? Grzyby. Wrzaskun to grzyb wielkości człowieka, wydający przeszywający pisk dla odstraszenia niepokojących go stworzeń. Grzyb ten bywa używany przez inne istoty jako alarm sygnalizujący zbliżanie się intruzów. O, ciekawe. Na pewno te fioletowe grzyby są spoko. Nazwijmy to tak. To ma być fioletowe grzyby, strona 120. Las gęstnieje. Robi się chłodniej. I bardziej i wzmaga się i wilgotniej. Nie ma co kombinować. W powietrzu unosi się coraz mocniejszy odór. Odór zgnilizny. Bo te grzyby fioletowe powodowały taki zapach. Wychodząc za dużego pnia, spostrzegasz małą polanę usianą, jak się mówi, kapeluszami. Wszystko dookoła porośnięte jest grzybami o różnych kolorach.
Teraz tak, co w tym miejscu można dać, żeby to było jakieś wartościowe spotkanie? Bo tak, samo w sobie już jest ciekawe, bo już mamy tu co najmniej trzech ciekawych przeciwników, jak fioletowy grzyb w jaskini, na przykład, żeby się zapadło pod nim ziemia i wpadł do jakiejś małej jaskini z tymi grzybami, to było fajne, albo ktoś z jego ekipy i trzeba byłoby go ratować. Gazowy zarodnik to też dobry przeciwnik na zewnątrz. Wrzaskun też, bo spowodowałby hałas. I na przykład jeny by na przykład sprowadził. Więc jest już trzy potencjalne zagrożenia, ale musi być coś, co by zachęciło go, aby wszedł na tą polanę grzybów. Może właśnie, bo też było, rozmawialiśmy o tym, że gobliny robią z tych grzybów taką maść, więc rzeczywiście dodajmy też tutaj strzał, oprócz tego część goblinów ubija coś w beczkach stopami, maść z fioletowych grzybów. I teraz tak. Niech tam zbierają, niech będzie dużo goblinów. Dokoła porośnięte z grzybami o różnych kolorach. A pomiędzy nimi spacerują. Między nimi chodzą gobliny zbierające grzyby. Konkretne może, albo nie, konkretne to jak się przyjrzę, zbierające ich kawałki. Ktoś coś wykupił, już patrzę. Cyk. Tablica ogłoszeń. Alchemik Thermomix zapłaci 20 sztuk złota za dostarczenie grzyba o złotym kapeluszu. Proszę mnie pytać dlaczego. Dobre, dobre. No właśnie, jak się pokusi i połasi. O, a gobliny będą wiedziały, żeby nie iść po ten złoty grzyb, bo on akurat stoi nad takim gruntem, który jest delikatny i jak taki mech, jak się na niego tylko stanie, to się zapada do tej jaskini z fioletowymi grzybami. To nie plotka, tylko tablica ogłoszeń. I cyk. No i mamy sidequesta. To nie tu, tylko tu. Jakie kawałki. I teraz tak, co jeszcze można wypatrzeć? Co jeszcze można wypatrzeć? Te gobliny będą miały statystyki tych słabych plebejuszy. Bo oni nie mają być tutaj zagrożeniem, tylko bardziej te grzyby. Co można tu wypatrzeć? Gobliny zbierają tylko fioletowe kapelusze. Co ciekawe, nie widzisz ich na powierzchni, albo nie widzisz żadnego z takich grzybów na powierzchni. Jakby się przyjrzał dalej, to tak, gobliny mają ze sobą łopaty i kilofy. Spostrzegasz kilka wykopanych dołków. I tam one wchodzą, i tam wchodzą, i wychodzą, albo po prostu wchodzą gobliny. No bo te fioletowe pod ziemią. Tak, jak się pokusi, to wpadnie. Ale też... A nie, bo to było. Z tym złotym grzybem. Na małym wzniesieniu otoczony... O, niech będą te wrzaskuny około tego złotego. Niech tak wrzasną, niech się wystraszy i wpadnie w dół. Wrzaskuny. Jak one wyglądają? Jest tu opisane. Grzyb wielkości człowieka? O kurde. Na małym wzniesieniu
otoczony rośnie grzyb o złotym kapeluszu. Otoczony jest ogromnymi grzybami dorównującymi wzrostem człowiekowi. Albo po prostu dorównującymi tobie wzrostem. On coś jeszcze miały chyba. Nie, myślę, że mają macki, ale nie mają. No tutaj, na małym wzniesieniu rośnie grzyb o złotym kapeluszu. I teraz te to są wrzaskuny. I strona 120. Wrzaskuny. I tu by się przydał wtedy jakiś test, bo on by i tak by się skradał, myślę, między tymi goblinami, albo najpierw by je tam może zasypał pod ziemią. To też byłoby w sumie ciekawe. Jeszcze zrobimy tak. Kolejna informacja do wypatrzenia, że na całej polanie rosną grzybowe zarodniki. To jest dotyk. One przez dotyk trafienie jeden i one są trujące. O kurde, co to za choroba? Gazowy zarodnik wybucha, jego punkty spadają do zera życia. Każda istota w obrębie 6 metrów od niego musi wykonać rzut obronny na kondycję. W przypadku niepowodzenia otrzymuje 3K6 obrażeń od trucizny i zostaje zarażona. Istoty niepodatne na zatrucie są niepodatne na tę chorobę. A akurat on ma tą różdżkę, która mu pomagałaby. Zarodniki atakują organizm zarażonej istoty i zabijają ją w ciągu K12 plus wartość kondycji godzin. Chyba, że w międzyczasie choroba zostanie wyleczona. W połowie tego czasu istota staje się zatruta aż do końca choroby. Po jej śmierci kiełkuje z niej 2K4 malutkich gazowych zarodników, które osiągają dorosłość w ciągu 7 dni. I na przykład taką chorobą mogą być zarażone te gobliny przy trebuszach łubudułu. Właśnie nie, ja chcę mu nakreślić, że po całym terenie on jak już to wypatrzy, to żeby wiedział, że to są trujące, niebezpieczne grzyby. I żeby już miał w głowie, że on musi być bardzo ostrożny na tym terenie, bo to on tego nie wie, ale to nie jest jedyne zagrożenie. W tej polanie rosną grzybowe zarodniki. Albo inaczej, może też niech zrobi test, żeby je rozpoznać rzeczywiście. Na całej polanie rosną dziwne, bulwiaste grzyby. One są jakoś opisane? Kształt tyrana oczu. Oto. Kulisty grzyb w kształcie balona, z daleka przyjmujący obserwatora, którego natura staje się jednak oczywista w miarę zbliżania się. Potwór posiada ślepe środkowe oko i kłączowe wyrostki na górze, udające czułki oczne obserwatora. Jocie, jaki straszny. Kurde, dobre, niech lecimy w to. Czyli tak, na całej polanie... Albo nie, bo to na całej to brzmi, jakby było tego dużo. Gdzie nie gdzie. Rosną kuliste grzyby w kształcie balona. Potwór posiada ślepe środkowe oko w kształcie balona z charakterystyczną plamą na kapeluszu przypominającą oko. I tutaj niech będzie test chyba medycyny. Ale jeszcze może być sztuka przetrwania, tak mi się wydaje. Bo co byłoby innego? Historia nie. Medycyna. A nie, jest przyroda. Czyli przyrody. Przyrody.
Myślę, że 10. Myślę, że na tak charakterystyczny grzyb wpaść i się połapać, to wręcz. O, tu nawet fajny obrazek, widzę, wam pokażę. Ja właśnie chcę zrobić taki motyw, że te oczy on widzi jako takie coś, co przypomina oko z daleka, ale jakby podszedł do tego i to miało wybuchnąć, to jakby to oko będzie przypominało rzeczywiście oko i może się lekko ruszy. Może tu będzie widać. Tu. Widzicie to? Straszne to. Wyobraźcie sobie, idziecie do lasu i takie coś wyłania się z krzaków, wyłania się. W sumie on się chyba może poruszać. Jak to jest duże? O kurde! To lata! Dobrze, że nie gada. O kurcze! Go spróbuję. No. To jest w ogóle dobry point, że one latają. Gdzie nie rosną, tylko lewitują. Kuliste grzyby w kształcie balona z charakterystyczną plamą na kapeluszu, przypominającą oko. Dajmy, że zamknięte. Jak się taki obudzi, tak. Ja od razu będę robił, że wybuchają, bo to jest w sumie dobra scena. Bo co one mogą innego zrobić? Upiorne podobieństwo. Gazowy zarodnik przypomina obserwatora. Widzącego istota może rozpoznać jego prawdziwą naturę dzięki udanemu testu. O! Aha, że gazowy zarodnik jest jakby obserwatorem, ale widząca go istota może rozpoznać prawdziwą naturę tego gazowego zarodnika. I tu jest stopień trudności przyrody 15, więc ja się trzymam zasad. I robimy to automatycznie trudniejsze. To gazowy zarodnik. I damy mu opis wtedy z tej strony 120. Także i on ma ślepo widzenie na 9 metrów, ślepy poza tym obszarem. Aha, czyli on widzi tylko na 9 metrów. O, to fajna scena, taka jakby trochę też mechanicznie to widać, taki fog of war one mają i Maciek musi postacią się skradać. Spoko. A one też powinny mieć pasywną... A, pasywna percepcja 5, to całkiem łatwo obok nich przejść. Ale można też je fajnie wykorzystać do walki jakiejś. Dobra, mamy złotego grzyba, mamy te zarodniki, wystarczy. Więcej. A, jeszcze chciałem ten dół. Może gdzieś przy jakimś pechu. Albo na razie po prostu zapiszmy, jak go najwyżej wpleciemy. Albo niech wpadnie ktoś z jego towarzyszy, jeśli będzie z nim, bo to też fajna scena była. Porośnięta grzybnią ziemia osuwa się pod nogami. Możemy nawiasie dać bohatera lub sojusznika. I wpada on do niewielkiej jamy wypełnionej fioletowymi grzybami. I one chyba miały już macki, o ile się nie mylę. Pełza po dnie jaskini. Wypełnionej grzybami, które pełzną. Jak one są szybkie? Bardzo wolne. Które powoli zaczynają pełzać w jego stronę. Trochę jak w Indiana Jonesie. No na pewno łatwo przez te balony. Balony. Podamy tak. Aha, bo to były wrzaskuny. Dobra, no to damy tutaj. Tutaj, cyk, pyk. Wypełniają się lodowymi grzybami, które powoli zaczynają pełzać w jego stronę. Cztery łodygi sterczące z trzonu grzyba służą do smagania zdobyczy. Z ich kapeluszy wyciągają się po cztery łodygi, a po prostu się łodygi, które łodygi zamach,
Zamachujące się na ciebie albo na sojusznika. Jak właśnie też sobie wyobraziłem jamę Sarlaka trochę, no. Tylko taką ukrytą. Ale jakie to jest creepy! Jako bohater idziesz po takiego, podobną nagrodę, nie? Czyli tego złoty grzyb. Złoty grzyb! Jak złoty graal! I tak skradasz się, już jest twój, jak w Indianie Jonesie rzeczywiście. I tak bierzesz go i nagle pum, zapadasz się do takiej jaskini, wpadasz tak, nic mi nie jest. A tu widzisz, nagle tak rozpalasz pochodnie i widzisz takie fioletowe grzyby idą w twoją stronę. O, to jest dobre. Zróbmy, że tam jest mega ciemno. Niech to będzie taka scena właśnie. Może kiedy chwyci ten grzyb. Taki trigger. Kiedy złoty grzyb zostanie pochwycony albo zostanie złapany, porośnięta grzybnią ziemia osuwa się pod nogami bohatera i wpada on do niewielkiej jamy. Do niewielkiej, ciemnej jamy. Tutaj damy pauzę. Nic nie widać bez światła. Teraz tutaj w nawiasie jakieś źródło światła rozpala i nagle po rozjaśnieniu jamy spostrzegasz ziemisty dół. Wypełniony. Tak, one mogą być równie zaskoczone, co bohater, jak tam wpadł. Takie grzyby się nagle odwracają i macki w górze. Tak, on krzyczy, a potem grzyby krzyczą. Nie, ale one chyba nie gadają. Fioletowy grzyb. 1,5 metra szybkości. Uchota, oślepienie, przerażenie mają. A, niepodatność. Też mają ślepowidzenie, czyli tylko do 9 metrów widzą. Gdy fioletowy grzyb się nie porusza, jest nie do odróżnienia od zwykłego grzyba. Grzyb wykonuje 1K4 ataki gnilnym dotykiem. Gnilny dotyk, atak wręcz bronią. Jedno stworzenie, trafienie K8, obrażenia nekrotyczne. O kurde. To mocarna pułapka. Jak na początkującą postać. No, zobaczymy. Będzie musiał zwiewać. Najlepszą opcją byłoby tam to zwiewać. Albo jakoś, nie wiem, ogniem. Ogniem je odstraszać, tak. To byłoby dobre też. Na przykład ktoś z góry niech linę rzuci. Się ciekawi mnie, czy to będzie postać Maćka, czy ktoś z jego sojuszników pochwyci to. No kurczę. Fajne, fajnie wyszło. Dobra, lecimy do kościeliska hien. To już myślę nie musi być w jakoś... znaczy tak. Na pewno będzie tam dużo hien. Jedna taka hiena alfa, tak jak pisaliśmy, mówiliśmy. Niech będzie tam jakaś nagroda, bo hieny mogły zaciągnąć tam też kiedyś. Dużo kości to na pewno, bo to kościelisko. Niech tam zaciągnęły kiedyś może właśnie jakiegoś podróżnika i może miał przy sobie złoto, albo jakiś fajny też przedmiot. Więc tu nie ma co za wiele opisywać, że... Aha, jeszcze wiem co. Sobie zaznaczymy, że to jest do odczytania praktycznie. Co jeszcze można wypatrzeć? Tutaj sobie zapiszemy, że to są testy percepcji chyba. Percepcji, żeby to wypatrzeć. Myślę 10. Może tutaj wręcz zrobić coś na zasadzie stopni trudności, żeby sobie określić. Niech będzie od 5 i za każdą dziesiątkę, za każdą kolejną piątkę może będzie kolejna informacja. No zobaczymy po prostu, jak rzut wyjdzie Maćkowi. Niech to będą po prostu testy percepcji. Teraz tak. Wyschnie.
Wygnięte konary drzew i popękane korzenia otaczają jak to nazwać, takie zbiorowisko kości, taką otaczają ścieżkę usłaną kośćmi zwierząt i istot. Te prowadzą prosto do szerokiej groty. Bieski groty. Co to, kot coś szturcha? Kot czymś w szafie się chyba bawi. Te prowadzą prosto do szerokiej groty, z której od razu wydobywa się dźwięk. Jaki wydają dźwięk hieny? Może nie od razu, ma szansę się, ale tam widać ślepia. Groty, z której widać małe świecące ślepia drapieżników. Po chwili przybiega na miejsce. No właśnie, też mi się tak wydaje, nie? One mają taki śmiechoszczek. Nie mogę sobie przypomnieć trochę. Dobra, po chwili przybiega na miejsce małe stado hien. A z jaskini wychodzi samiec alfa. I tu staty. I to będzie jego decyzja, co on tam zrobi. Może odejść, jeśli uda mu się dobrze zakraść, odkraść z tego miejsca, albo... Może też coś zaznaczmy, że coś się jeszcze świeci z tej jaskini, ten taki ala skarb. Może od złota odbija się jakieś światło słoneczne. Dobra, bo hieny też były, pamiętam. Nawet chyba była taka alfa. Niedźwiedź nie... Ha. Hiena. Jest hiena. Ona ma stopień wyzwania 0 akurat. Ale jakby nie było K6 obrażeń kłute, to całkiem sporo. Niech tam będzie. A, i właśnie też sobie myślałem pomiędzy tymi dniami, jak tworzymy sobie scenariusz, bo to, ilu jest wrogów w tym scenariuszu, to zakładam, jakby postać Maćka była sama. Dlatego staram się jakby dopasować zagrożenie, żeby on miał pewne wyzwania albo był w stanie sobie poradzić z tym w pojedynkę. Jeśli by się zdarzyło, że Maciek podróżowałby z większą ilością osób, czy to byłoby na przykład dwóch towarzyszy albo jakiś mały oddział, jeśli udało mu się na tyle przekonać dowódców, to zakładam, że będzie przynajmniej jednego przeciwnika na każdą z postaci. To jest taki najlepszy przelicznik, zwłaszcza jak prowadzi się przygody dla drużyn. Musi być, znaczy musi. Dobrze jest, jeśli jest przynajmniej jeden przeciwnik dla każdego i jeśli chce się trochę jakby manipulować poziomem trudności, to można dać plus na przykład jeden ogółem albo plus dwóch ogółem. I tutaj też zakładam, że na razie rozpisuję to tak, jakby był sam Maciek. Jeśli byłby z Corinem ktoś jeszcze, to na każdego z nich przypadałby przeciwnik plus tych dodatkowych, których założyłem w podstawie. No. Także żeby nie było za łatwo, ale też żeby nie było za trudno. Też nie oszukuję, że w wielu sesjach bywało tak, że ja w scenariuszu miałem założone, że było dużo przeciwników, a w trakcie walki widziałem raz, jak to idzie czasowo, a dwa poziomy trudności, to czasami rezygnowałem z tej większej ilości przeciwników, albo też odwrotnie, widziałem, że jest ich za mało, a ta walka miała sprawić pewne wyzwanie, no to jednak dodawałem ich, że jednak będzie ciut więcej. Więc
To zależy, jaka jest tutaj. Jaka scena? Czy to ma być rzeczywiście scena wyzwania jakiegoś, czy bardziej takiej heroicznej młócki siekania hack and slash? Tutaj damy strona, to jest tak. Strona 100. Nie, 316 to jest zwykła hiena. A samiec alfa. Chyba był tutaj taki olbrzymi. Była olbrzymia hiena? Nie. A nie, jest olbrzymia hiena. Tak myślałem. No i to już będzie samiec alfa. Strona 329. Samiec alfa. Olbrzymia hiena. My to też przekopiujemy. Dobra. I co? Może rzeczywiście w opisie zawrzyjmy. Albo niech test spostrzegawczości jakiś zrobi. Test percepcji. Percepcji. To jeszcze by mogło podpasować, bo tak, żeby to nie było. Albo intuicji bardziej może też. Niech sobie wybierze. Test percepcji lub intuicji. I stopień trudności damy tutaj może 15. Niech tak łatwo się nie domyśli, że coś jest w tej jaskini. Co może tam być? Myślałem, żeby coś rzeczywiście jakiś odblask dawało. Że coś się świeciło. Albo... Na pewno tak. Duża ilość kości różnych istot świadczy o wielu ofiarach tej małej watahy. Gdzie niegdzie widać szczątki wyposażenia. Pancerzy i broń. Jaskini. Dostrzegasz coś błyszczącego. Jednak trzeba by się temu przyjrzeć bliska. Bo to nie jest, ja nie zakładam, że to jest jakaś ogromna jaskinia. To jest bardziej taka po prostu wyrwa w skalę, głęboka na parę metrów, że one mają schronienie i tyle. Tarcza z symbolem jego wiary. O, to by było wyjątkowe, że akurat z symbolem jego wiary. To by było wyjątkowe dość. Czy on ma sam z siebie jakąś tarczę? Chyba miał. Tak, ma tarczę. Więc nie wiem, czy jest sens dublować. Bo dopiero co stworzył sobie postać z tarczą, już by miał wymienić tarczę. Patrzę, co on jeszcze ma w swoich na przykład ideałach i tak dalej. Zakon to nie. Wszystkie ptaki... O! Wykorzystajmy tu jeden z przejawów tutaj nadprzyrodzonych, czyli ptaka, który zwiastuje bogactwo, fortunę, czyli sroka. To może dajmy rzeczywiście tu trochę mniej przez tego ptaka. Dajmy 10. I tutaj dostrzegasz przelatującą srokę, która zatrzymała się w powietrzu. Zatrzymała się, która albo nie, która wleciała do jaskini. Wleciała do jaskini. Po tym,
Dostrzegasz coś błyszczącego wewnątrz. O, i to jest zwiastun czegoś bogato. Bogactwo, fortuna. Czego brakuje Maćkowi, albo coś, co mogłoby być takie pasujące mocniej do... Albo po prostu, co mógł mieć jakiś poszukiwać przygód w tych miejscach, w tym miejscu podróżując. I niestety też przegrał z hienami. Może... Znaczy tak, bo biżuteria to jest zawsze jakieś dobre wyjście, bo można ją spieniężyć. Jako taka nagroda finansowa. Ale dobrze też, żeby to było coś, co mu zostanie na trochę dłużej. Mieszek pełen złota, myślę, że na pewno może tam być. I tutaj damy nagrodę. Nagrody. Elo, elo. Wymyślamy, Marcin, co mogą hieny mieć w swojej jaskini jako taka nagroda dla bohatera za pokonanie hien. Czyli coś, co pozostało po... zjedzonych, zabitych przez hieny poszukiwaczach przygód. Na pewno mieszek złota jest już dobrym pomysłem. Mieszek złota. Tylko myślę, ile tu mogło być hajsu. Albo niech to będzie jedwabny mieszek złota z posrebrzanym nureczkiem. To już świadczy o kimś bogatym. Sztylet plus 9. Złote pantalony, złote skarpetki. Skarpetka chodzenia po wodzie, ale tylko jedna. Złota posłuszna sznureczkiem. Niech sobie rzuci. Myślę, że podstawą niech będzie 10 złotych koron plus... Ile tam hajsu możemy Maćkowi sypnąć? Trzeba sprawdzić, od jakiego poziomu już jest takie bogactwo. Na coś, na przykład, ile kosztuje powóz? 100 sztuk złota. Okej. Okay. A ile koń? Koń wierzchowy, 75 sztuk złota. To w sumie prawda. Tylko kastot, taki duży rozstrzał. Może właśnie zrobić bardziej, niech rzeczywiście to będzie dużo, czyli dajmy na to 40 plus 2K20. A bo dobra, zaszalejmy, niech rzuci sobie kasto. Pustka 100 złotych, złotych koron pisze, to jest sztuk złota. Dobra, i jakiś przedmiot. Jakiś taki pojedynczy... Ciekawy. O, poczekajcie, przecież tutaj w podręczniku z zasadami jest coś takiego jak losowanie właśnie takich pierdółek, które często można później fabularnie fajnie wykorzystać, tylko gdzie one są. I zaraz to wy je wylosujecie. Będziecie mi podawać numery. Tu są, tu. To są drobiazgi. Jest ich aż 100. Kto ogląda, kto słucha, kto podpowiada, dawajcie losowy numer od 1 do 100. Damy wszystkie. Każdy pojedynczo, całą grupą pojedynczo. 69. Hehe, jakże mogło być inaczej. O, bardzo fajne. Kryształowa gałka do drzwi. Co ona tu robi? Tego nikt nie wie, ale może być droga. Od razu sobie zapiszmy ile. Jakby udało mu się gdzieś tam później to wycenić. Tak, na pewno do drzwi. Niech myśli, że do drzwi. Gdzieś tu też były takie, że ile kosztują na przykład kruszce chyba? Nie, szafran, żelazo, imbir. Pół kilo złota, ale są jakieś kryształy? Powinny być. Chyba, że to w podręczniku głównym, tam dla mistrza gry, bo tam wiem, że jest nawet chyba generator takich skarbów losowych. Ale go nie mam akurat, tego podręcznika.
Dobra. Myślę, że taka gałka może być droga. Jest kryształowa. Kryształ nawet droższy od złota. Zróbmy, że ona będzie kosztować 69 sztuk złota. Dobra. Kto jeszcze? Marko, Sakarus, Miklu. Numerek od 1 do 100, ale żeby się nie powtarzały. Piętnaście. O! Jasno-zielone pióro. Dobre do czapki. Klaudia ogląda? Nie wiem. Ale kto jeszcze tam jest? Sakuras, Miklu. Bo mi pokazują pięciu widzów i nie odzywają. Jeszcze jakiś jeden numerek od 1 do 100. Tu jest taki przedmiot jak szklany słoik ze smalcem i etykietą, na której napisano tłuszcz gryfa. Też dobry. 73. Skorupka jajka pokryta scenami ludzkiego nieszczęścia namalowanymi z niepokojącą szczegółowością. O kurde, dobre. Skorupka jajka pokryta co? Pokryta scenami ludzkiego nieszczęścia namalowanymi z niepokojącą szczegółowością. Jestem pod wrażeniem tego, akurat tego. Mocne. Tak, to ja jestem już ciekaw miny Maćka, jak mu to opisuje, że tak znajduje. No nie wiem, 73 i to pod tym numerem. I tak Maćkowi opisuje, tak podnosisz skorupkę jajka, ale uwaga, jest na niej coś namalowane i to bardzo szczegółowo. Co? Skorupka jajka? W sumie i ten szklany słoik, co tak wypatrzyłem, też bym dał, ale niekoniecznie z tłuszczem gryfa, albo może i szklany słoik, może mikstury lecznicze jakąś. Tak jak w grach, nie? Apteczka. Z smalcem i etykietą, na której napisano tłuszcz gryfa. Dobra, to też fajne. Okej, okay, mamy kościelisko Hien. To też dobrą rzeczą, bo ja sobie rozpisuję tych, będę musiał pamiętać na sesji, żeby zapisywać, jakich przeciwników Maciek pokonał. Bo w D&D jest tak, że dostaje się punkt doświadczenia za pokonanych przeciwników i tam jest określona ilość tego doświadczenia. Nawet za tych, którzy mają skalę wyzwania 0, mistrz gry może przyznać punkty doświadczenia chyba w wysokości 20. Więc tam zależy, z kim będzie się lał, może od sceny. Dobra. Okej. Robimy teraz pędź jak wiatr, czyli to jest wyruszenie z gońcem. Gdzie są te plany? Ale ten scenariusz już jest strasznie długi. To na bank, nie na jedną sesję, tylko mini przygoda, mini kampania się z tego zrobi. Gdzie to jest? Goniec, konno. A, konno. Wysyłany z prośbą o wsparcie oddziałów z wieży przymierza. Okej. Okay. To przekleję. Goniec, jak będzie się nazywał goniec? Znacie jakiegoś dobrego... O, ten, goniec Bolt. Antonio. Nie wiem czemu, ale mi też do głowy przyszło jakieś takie hiszpańskie imię. Myślałem o Pablo albo czymś takim. Ale dobra, goniec Antonio Bolto. Bloto. Bolto.
Pendolino. Niech ma takie długie. Bolto Pendolino. Pendolino Bolto. Antonio Pendolino. Skrutix. O, dobre pomysły dajcie. Nadworny goniec. Antonio Pendolino. Właśnie też tak myślę, bo tak często jest, nie? Damy mu, niech będzie. Antonio Skrutix. Tak, dokładnie. Antonio Skrutix. Bolto Pendolino. Goniec. Goniec z dziada pradziada. Antonio Skrutix. Bolto Pendolino. Z własnym koniem. Może nie z własnym, musi go po drodze i tak zmieniać. Konno wysłany z prośbą o wsparcie oddziału zwierzy przymierza na zachodzie. To będzie 7 dni piechotą i połowa tego, czyli raczej konno pojadą, tak myślę. Co mi się tu dzieje? Tyk. I tu robimy, jakie będą spotkania po drodze. Skrutinio. O, no. Bo Skrutix. Skrutinio. Antonio Skrutinio. Boltinio Pendolinio. Niech będzie. Boltinio. Pendolinio. Antonio Skrutinio. Boltinio Pendolino. Pendolinio. Piękne. Ale może jest ich czterech. Antonio, Skrutinio, Voltinio, Pendolinio. Nie, jeden wystarczy. Okej, okay, niech jego osobowość będzie taka... Opiszemy go lekko. Tak jedno, dwa zdania. Syn sławnego gońca. Syn sławnego gońca. Pablito Skrutinio. Skrutinio. Boltinio Pendolinio. Było ich czterech i wyglądali dokładnie tak samo. Syn sławnego gońca, Pablito, Skrutinio, Boltinio, Pendolinio. Weteran. Weterana. Wśród najznamienitszych. Jak się mówi też o gońcach, taki... kurierów. Sztafetą. Nie, aż tak to może nie. Kurierów. Za jego zasługi nagrodzono go pozycją na dworze władcy. Teraz jego syn. Teraz syn. Idzie w ślady ojca, a nawet chce być lepszy od niego. Pendolinio pędzi wiatr. Antonio Skrutinio Boltinio, ten, Strider. Obierzy świat. Antonio Skrutinio Pendolinio. Że jego ojciec, żeby miał przydomek pędzi wiatr. Niech on się puszy. Nie, on będzie takim półszlachcicem. Jest butny. Delikatny.
mocno wierzy w swoją, znaczy ma takie wysokie poczucie własnej wartości, może też takie mylne, swoją, że nie wierzy. Jest butny, delikatny, taki zadziorny. O swoje dziedzictwo to już wcześniej trochę. Takie, chodzi mi takie aż do przesady, że jest bardzo pewny siebie. O, jest butny, delikatny, przesadnie pewny siebie. O. Niech będzie ryzykantem. I po drodze niech go tam Korin trzyma w ryzach. Czyli tak, pierwsze spotkanie, to Michał wymyślił chyba, grupa kultystów różnych mrocznych bytów dyskutuje na temat, dlaczego życie jest bez sensu, które metody plugawienia są najskuteczniejsze i tak dalej. Zebraliśmy się na tym antysoborze, by przedyskutować pewną sprawę, która mąci mój umysł od jakiegoś czasu. Otóż koledzy, po co żyjemy? Znaczek imposta. Nie no, aż tak to nie będę brnął w to. Dawajcie jakieś jeszcze fajne spotkanie w drodze. Może być też jakaś karczma, zajazd. Ja mogę sypać pomysłami, ale może wy coś chcecie od siebie fajnego tutaj wpleść. Może też spojrzeć, co już wcześniej było wymyślane. Sny. O, sny by się przydały, bo na pewno będziemy robić długie odpoczynki w trakcie. Pamiętajcie, że sny kosztują tylko 2 kosteczki, więc... Więc... Kosteczki rzucajcie. O, to jest dobry ruch. Troll na moście. Piękne, proste. Zawsze na czasie. Troll. Troll na moście. Troll na moście. Może w jakiejś edycji takiej. Troll. Zróbmy może tak, że to nie będzie żywy troll. Niech to będzie martwy troll na moście, który zagraca drogę, a jakaś grupa poszukiwaczy przygód go znalazła tam i udaje, że to ona go zabiła. Martwy troll na moście. Cholera, nie przejedziemy. Albo nie, inaczej. Albo pijany troll. O, pijany troll siedzi na środku kamiennego mostu nad potokiem. I dalej od razu kolejne spotkanie zrobimy, że albo nie, do tego przypiszę. Mała wioska ludzi, których nocą zaatakował, może nie troll, tylko ogr może, przyczepił drogowskaz do drzewca, który co chwila się przemieszcza. To byłoby dobre, jak w jedną stronę jedzie i widzi znak na drzewie, a potem będzie wracał i tak był przekonany, że tu było drzewo, a jest kawałek dalej na przykład. No to też spoko. Można to zaraz wpiszę. Ciekawe, fajne. Nie wiem, czy troll, czy bardziej jakiś taki mniejszy przeciwnik, właśnie jak ogr. Ogry są jak cebula. 183. Pół ogr. Nawet nie wiedziałem, że są. Wygląda tak nawet fajnie ten pół ogr, widzicie go? I rzeczywiście, hybrydoludzko ogrzy. Pół ogry są jak pół cebuli. Niech będzie, że nie troll, tylko ogr. Pijany ogr siedzi na środku kamiennego nad potokiem. Runa 183. Śmierdzi od niego gorzałą. I tutaj z nim to będzie powiązane, że kawałek dalej. Kawałek dalej.
Mała wioska ludzi terroryzowana od jakiegoś czasu przez ogra. Tej nocy włamał się, nie, no, nie włamał się, tylko rozwalił spichlerz i wygulgał. Wygulgał, a, bo nie ma takiego słowa, on mi podkreśla. Wygulgał cały alkohol beczek. Dobra, i z tym drzewcem to też. Czyli tak, żeby pamiętać, że tak, kiedy bohater gracza jedzie do wieży, wymierza, mija nieopodal niej drogowskaz przyczepiony do drzewa, wskazujący w tą stronę do wieży przymierza, i tam w tle widać wieżę. Nie no, co może wskazywać? Może rzeczywiście tą drogą do miasta ludzi. Albo właśnie, bo tam nazw miast jeszcze nie robiłem, znaczy jeszcze, nawet nie wiem, czy to jest aż tak na razie wymagane, skoro nie są potrzebne w fabule. Ale może napis tu zaczyna się teren przymierza, na przykład, bo wieże rzeczywiście wyznaczają teren graniczny. O, wskazujący albo drogowskaz przyczepiony do drzewa. Napis głosi: tu zaczyna się tu zaczyna się kraj, kraina przymierza. Pokażę mapkę jeszcze dla kontekstu. Mogę ciut nawet powiększyć na chwilę. Przymierze świtu. Tak, myślę, że można państwo przymierze świtu albo terytorium. O, wchodzisz na terytorium przymierza świtu. Wchodzisz na terytorium przymierza świtu. Teraz, kiedy będzie wracał? Kiedy bohater gracza będzie wracał? Drzewo może zniknęło. Nie wiem, że wyrwało, że widać jakby ślady korzeni, jakby zostało wyrwane i się przesunie w cień. Nie wiem. Trochę komiczne, ale może nawet aż za bardzo. Oj. Pogłoski i plotki. Zaraz zobaczę. Kiedy bohater gracza będzie wracał, drzewo będzie w zupełnie innym miejscu. Zobaczymy, jak to się potoczy we flow. To jest drzewiec. Okej, okay, już patrzę, co tam wykupione zostało. Stoi koło trolla. Co jest z tym trolem? Dajcie tym trolom spać. Co tam jest? Pogłoski i plotki. Napotkana na trasie grupa niziołczych braci Boguś, Goguś, Cycuś i Grzęczyszczykiewicz, którzy dziarsko przedstawili się Korinowi, próbują mu wmówić, że wieża przymierza została zniszczona przez wielkiego smoka o czterech skrzydłach i dwóch głowach. O! I to mi się podoba. Nawet już teraz to weźmiemy. To może by to dać. Dobra, chyba tyle wystarczy. To będzie w tą stronę. Powrotem już bym chyba nie robił. Z powrotem niech to już będzie szybki powrót. I teraz tak, jeśli dotarcie do wieży przymierza. Tam już goniec będzie załatwiał, myślę, sprawy z przekazaniem wiadomości. On będzie pomagał.
Goniec zajmuje się przekazaniem wieści. Ale nie wieści, no wiadomości. Wiadomości dowództwu. Wierzy nie... A, bo tak, bo wierzy, bo wiara, no rzeczywiście. To chyba wcześniej też się dupł. Zrobię tak. Go nie zajmuje się przekazaniem wiadomości dowództwu. Co by tam Corin mógł robić? Bo jeśli miałby mieć wpływ na pozyskanie posiłków, to musiałby rozmówić się z dowództwem. Również. Wiadomość zwrotna to tak. Tak, żeby pociągnąć ten wątek trochę dalej, tylko nie wiem, czy chcę. Mogłoby być takie, że okej, okay, wyślemy wam posiłki, ale nie teraz, bo mamy inny problem. I na przykład w jaskini za miastem jest troll. Bo na przykład dowództwo może nie chcieć, bo coś. Tylko to musi być dobry powód. A Corin, żeby ich przekonał, że trzeba. Gdzie było przymierze, kiedy padała wschodnia linia frontu? Goniec zajmuje się przekazaniem wiadomości dowództwu. Na wschodniej linii frontu, no tak. Dobra, opiszmy to trochę szczegółowi. Niech to będzie konkretna scena. Dobra, to zostawimy, że goniec zajmie się przekazaniem wiadomości dowództwu. Corin rozpoznaje... dowódcę strażnicy. To będzie jakiś taki naprawdę weteran. Może albo szlachcic. Może nie będzie wojownikiem. Chociaż nie, jak jest w tej wieży, to lepiej, żeby to był weteran. Jakieś imię na niego? Teraz coś wymyślimy. Rozpoznaje dowódcę, strażnicy. Może będzie kobietą. O. Dowódczynię strażnicy. A nazwiemy ją tak, jak tu był nick nowej osoby, która tutaj pojawiła się na streamku. W związku z sojuszem przymierze nie chcę prowokować... No. To jest dobry powód. Fajny. Koleń rozpoznaje dowódczynię strażnicy Sakura. Sakurę Nishide. Nishida. Starszą... weterankę wojen o coś, to tak fajnie brzmi, wojen o południe, wojen o przełęcz, wojen ze smokami. Naszą weterankę wojen
Wojen granicznych. O, w końcu jesteśmy na granicy. Teraz tak. Opiszmy taką scenę. Dowódczyni Nishida. Wymawia na recytuje o recytuje na głos ostatnie zdanie z listu z wiadomości. Gdzie są posiłki zwierzy wieży przymierza, kiedy wschodnia linia frontu ich potrzebuje. I ona niech tak. To jakaś kpina. To jakaś kpina. O, dobrze, dobrze, idźmy w to, bo ten dowódca elfi, oni nie muszą pałać do siebie miłością. On się nazywał... tutaj, prefekt wojskowy, dumny elf Immerial Crane. Ona wcale nie musi pałać do niego przyjacielską relacją. Gdzież to było? Tu. Ten prefekt wojskowy. Ten. Dajmy prefekt. Ten prefekt Immerial Crane. Crane. Dobrze wie, że negocjowany jest pokój z krasnoludami. Nasze posiłki sprowokują ich tylko do dalszej agresji. No się zastanawiam, czy tak wysoko postawiona osoba w dowództwie aż tak by znieważyła innego dowódcę. Myślę bardziej, że ten dumny elf mógł ją troszeczkę bardziej zwyzywać, a ona niech będzie taka twarda, stonowana. To i tak jakaś kpina. Ten prefekt. A może niech będzie jakiś chociaż taki pstryczek długouchy. Ten długouchy prefekt Immerial Crane. Dobrze wie, że negocjowany jest pokój z krasnoludami. Nasze posiłki sprowokują ich tylko do dalszej agresji. I zwiększenia aktywności militarnej. Czy naprawdę nie możecie poradzić sobie z tymi zielonymi mordami? I tu gniewne spojrzenie w stronę Corina. I niech się tłumaczy. Niech opisze sytuację, jeśli ją zna. Jeśli nie, to jest w czarnej dupie. To jest tak, zróbmy tutaj taki rzeczywiście, bo on będzie miał szansę przekonać, bądź nie. I tu chyba jest coś takiego jak perswazja. Właśnie myślę o tym,
Myślę o tym, czy by nie zrobić właśnie czegoś takiego, że argumenty za i przeciw. Ale to też wyniknie w rozmowie, moim zdaniem. Ale dobra, skoro robimy, że tak powiem, scenariusz mocno taki prosto początkujący, to zrobimy tak. Bo od razu powiem, że nie ma co rozpisywać całej rozmowy od strony Sakury Nishidy, bo rozmowa może pójść w różnych kierunkach. Można spisać sobie oczywiście kilka kwestii, które ona miałaby poruszyć, wypowiedzieć, ale jakby słowo w słowo i przewidywań, co powie Maciek, nie ma co. Więc to jest tak, ogółem. Sakura Nishida i ona jest dowódczynią. Czyli Sakura Nishida. Bo nie, tak o. Nawet zastanawiam się, dla mnie już logiczny jest argument, że orki rosną w siłę i będą chciały zaatakować, a krasnoludy to wykorzystają. Dla mnie już by to wystarczyło. Więc myślę, czy sobie to mocno jakoś rozpisywać tabelką, czy po prostu argumenty za i przeciw. Może po prostu za i przeciw. Argumentacja posłania posiłków. I zrobimy sobie tyk. To po prostu właśnie dużo informacji. Tabela. Argumenty za, czyli na plus. I argumenty przeciw. Może niech Maciek stara się zbijać te jej argumenty przeciw. Może ona będzie miała nawet taką technikę, że będzie cały czas wymyślać argumenty takie nawet a nad wyrost przeciwne, żeby on tylko jak najmocniej ją utwierdził w tym, że to wsparcie jest potrzebne. No to tak, tak jak właśnie napisałeś, czyli zaczynając od takich prostszych rzeczy. Tak, kto jest wodzem, przejęcie twierdzy. Myślę, że można zacząć od tego, że liczebność. Liczebność zielono. Skórych. Ostatnio właśnie się, ostatnio, już jakiś czas temu, złapałem się na tym, że jak pisze się liczebność orków, to nie zakłada się, że są tam też gobliny, więc od jakiegoś czasu sobie już tak staram się pisać, że jak pisze zielonoskórych, to jest mieszanina orków, goblinów, czasami jeśli są w świecie, to wargów i tak dalej, a jak rzeczywiście orków, no to jest to tylko orków oddział. Można się domyślać, ale to jest bardziej precyzyjne. Tak jak rozkluczyć albo zamknąć drzwi. Przywódca. Wiadomo, kto jest. Albo nie, po prostu przywódca orków. Przywódca. Zielonoskórych. On się nazywał. Gdzieś go tu miałem, przy tym jego namiocie. Orbet Goczuk. Co jeszcze? To jest wodzem przejęcie twierdzy przez Krasnali. Mamut jeszcze. Mają bestie? Nie. Przewaga. Mamuta bojowego. Co tam jeszcze można dać? Krasnoludy odbiły swoją twierdzę. Chociaż to można powiązać z tym pierwszym, bo przez to wzrosła liczebność. Odbiły swoją twierdzę, przez co liczebność zielonoskórych się zwiększyła i maszerują na zachód. Dobra, a jakie ona może dać przeciw? No takim głównym argumentem było to, że negocjujemy
Pokój z krasnoludami. Wciąż musimy być delikatni. Negocjujemy rozejm z krasnoludami. Imperial Crane. Mówisz, że nie lubi go? Okej, okay. To dobry jest argument przeciwny. To jest, jakby ona to powiedziała, tak delikatnie, że na przykład nie przepadam za prefektem wojskowym Imrialem. Albo może nie pochwalam sposobu działania i prowadzenia wojny. O. Nie pochwalam. Sposobu prowadzenia wojny i strategii, jaką kieruje się prefekt wojskowy Imperial Crane. No to w sumie to świadczy o tym, że nie wierzy w jego umiejętności. Może właśnie nawet niech dopowie, że już raz miała przez niego problemy, coś takiego. Albo może wręcz zazdrość, bo no może zazdrość właśnie, że ona miała prowadzić tą armię, ale jednak elfy się wtrąciły. Posiłki mogą składać się głównie z elfów, co może zwiększyć ich wpływ w armii oraz na tym terytorium. Okej. Okay. Bo to już jak wynegocjuje te posiłki. Albo wręcz... Może takim argumentem przeciw, że będzie takie na... A dobra, dam ci taki, ale mały oddział. I to dam... To już postać Maćka będzie wiedziała, że to jest za mało. Więc niech będzie taki... Takie marny, marny sukces, że wyślę mały oddział do pomocy. I to jest Corin wie, że to nie wystarczy. No to tutaj bardziej już na argumenty, a nie samą jakby etykietą się kierujemy, ale myślę, że znaczy można to zapisać w sumie, dlaczego nie? Musi zachować szacunek, przedstawić się, nie przerywać. Nie kłamać. Bo tak, myślę, że można by to załatwić tak, że tutaj sobie niżej zapiszemy. Finał rozmowy zakończy się testem. To będzie perswazji. On będzie miał bazowo stopień trudności, myślę, 20. No. I wtedy za każdy plus obniżamy stopień trudności o. Bo jakbym miał tu raz, dwa, trzy, cztery plusy, to może do 10, żeby spadł, to tak po 3. O 3 za mogła być ta wiadomość drołów. O, na przykład, że droły już piegują, jakby posunięcia...
Dobra, coś jeszcze z tymi drołami można tu wrzucić. Bo z tym werbowaniem to może nie aż tak, bo tam mają jakieś posiłki, oddziały, ale niekoniecznie chcę im się je wysyłać w tym momencie. Tak, jakiś dowód. Albo właśnie, dowody na obecność orków, szpiegów, drołów. Ktoś jeszcze jest tam takim zagrożeniem? Chyba nie. No, to też spoko. Czyli tak, za każdy mógłby mieć plus 3, to był 4, 4 za 3, 12, to może o 2. No bo nie, dobra, jak mu się uda. I teraz tak, za każdy plus obniżamy stopień trudności, a minusy redukują plusy, ale stopień trudności nie może być większy niż 20. Czyli jakby minusy nie podwyższą, może jakby miał same minusy. Bo raczej nie o to chodzi. 20 to i tak już duży poziom. Jak na początkującą postać. Bo 10 jest ten standardowy, 15 trudny, 20 bardzo trudny, tam potem 25 i tak dalej. Okej, to mi się podoba. Tylko pytanie, czy za co on ma tu minusy dostać? Bo ona będzie mu mówić, że muszą negocjować i żeby na to on znalazł jakiś sposób. Jakiś logiczny sposób. Jeśli nie znajdzie, to jest wtedy minus. Na niewzburzenie krasnoludów. To będzie ciężkie. No bo jednak będzie rzeczywiście więcej wojsk. I trzeba to jakoś ubrać, żeby krasnoludy nie odebrały tego jako... nie mogą tego odebrać jako zagrożenie. Niepochwalna sposób, to okej. To on musi też rzeczywiście ją jakoś przekonać, że on jest wartościowym dowódcą. Też to będzie bardzo ciężkie. O jego umiejętnościach. To będzie ciężkie, bo go nie zna, więc tutaj Maciek może coś zmyślać. Wyślę mały oddział do pomocy. Będzie ciekawy, co Maciek wymyśli. To może być fajne też. I wyślę mały oddział, że to nie wystarczy i tutaj, żeby nie przegiął i jakoś dobrze uargumentował większy oddział. Jak uargumentować większe posiłki? Bo Maciek może powiedzieć, dobra, chociaż tyle wystarczy. To się też łączy dosyć z tymi plusami. Więc jakby mają swoje przeciwieństwa, to w sumie te od razu argumenty jej wysunięte będą podpowiadały Maćkowi, co on może mówić, więc to też jest dobre, jeśli skuma to opowie. Więc nie powinno być to trudne. Dobra, mamy to. Otóż zakończy się to testem, jeśli się uda, no to się uda. Jakby rzucił 20, to może nawet przybędzie ona na bitwę. I rzeczywiście tu po tych misjach nawet lepiej będzie, jeśli sama bitwa to będzie osobna sesja, bo dużo z tych rzeczy, które tutaj wynikną na tej sesji, z tych misji, ich efekty można fajnie będzie wpleść do scenariusza bitwy. Więc tak jak mówiłem, patrząc po ilości stron, jakie tu są, mimo że to jest solówka, spokojnie w czwartek zaczniemy o 18 sesję, to pogramy tak do 21, max do 22 z pogaduchami. Nie sądzę, żebyśmy wszystko z tego scenariusza skończyli.
Więc bitwa będzie na osobną sesję. Nawet fajnie, że bitwa będzie osobno pisana, bo bitwę można napisać na kilka sposobów, ale to będę opowiadał, jak będziemy pisać bitwę. Ale sobie na pewno zapiszemy, o czym warto pamiętać, bo tak, tak jak napisałem, bitwa będzie bardziej opisowa, będzie miała ciężkie wybory, momenty decydujące o przebiegu, pojedyncze starcia i walka wojsk w tle z modyfikatorami zależnymi od wykonanych zadań. Teraz możemy sobie chociaż te modyfikatory jeszcze pospisywać, bo tak jak mówiłem, że miałem taki pomysł, że każda z tych misji wpłynie jakoś na plusy do armii podczas bitwy. Czyli tak. Misja z partyzantką drołów, które wpływa na zaopatrzenie i dla alchemika Thermomixa, czyli można dać coś takiego, że wojsko ma wsparcie, jeśli to się uda, ta misja, że jednak zaopatrzenie wróci do norm, przez co wojsko raz będzie bardziej jakościowe morale miało i alchemik coś pomoże. O, to wiem, to może być fajny element, że tutaj ukończona misja z szpiegami. Tu będzie efekt. Przed bitwą bohater gracza dostaje dwie mikstury lecznicze, bo w końcu pomógł w jakiś sposób tam Thermomixowi. Przedroga pokonanie długich mogłoby poskutkować też brakiem posiłków po stronie orków. A jak pokonanie drołów ma wpłynąć na brak posiłków po stronie orków? Bo jednak to, że orków jest dużo, to na to wpłynęło to, że krasnoludy podbiły tą twierdzę na wschodzie i wygoniły z tamtych terenów orki na zachód. Droły bardziej szpiegują przymierze. Niekoniecznie układają się z orkami. Bardziej bym zrobił, że te zaopatrzenie jakby jest bardziej jakościowe, czyli wojsko ma większe morale, przez co ma... Na razie nie piszę, ile dokładnie, to będziemy sobie ustalać przy pisaniu bitwy, ale ma plusy na przykład do żywotności. Że będą twardsi. W liście była mowa, że drogi chcą dodać więcej kucharzy. Patrzymy. Sporo kucharzy. Znaczy nie, tutaj jest, to był list do drołów, czyli to krasnoludy piszą do nich, że przejęli stanowisko w nowej kuchni, czyli tej twierdzy, oczekują na dostawę zaopatrzenia i spis składników do naszych dań, czyli ile jest wojsk przymierza. Potrzebujemy wiedzieć, ile macie w restauracji mięsa i sztućców, czyli wojska i jej tego wyposażenia. I jak zalecają atak. I wysłaliśmy w waszym kierunku sporo kucharzy, tak na około 800. I tu chodzi o tych 800 orkach wygonionych na zachód. I omijajcie więc południową część lasu ziemniczyich. I tam właśnie zrobili sobie obóz. To jest konkretna liczba, więc to też fajny dowód dla tej kapitan. Zostaje dwie mikstury lecznicze, wojsko ma większe morale, przez co plusy do żywotności, no bo chodzi o to wyżywienie, na przykład lepsze zaopatrzenie. No i dobra, na razie na siłę też nie ma co wymyślać. Jak będzie ukończona misja z krasnoludem, uciekinierem, co jest plusem za uciekiniera? To może w ogóle pójść w dwie strony. Bo rzeczywiście, jeśli zakładam, że Maciek może go puścić wolno, albo zabrać z powrotem. Jeśli zabierze go z powrotem, to bardziej to będą informacje o krasnoludach i tym planie z orkami.
Ale na przykład, jeśli uda mu się uszkodzić coś w obozie orków bardziej. O, no, wyrządzenie szkód w obozie orków. To jest to, o czym mówiłem z tymi balistami na przykład. Trebuszami. Uszkodzenia trebuszy. Łubu dubu. Trzebuszy. O, no, też dobre. Przygotowanie wilczych dołów. Albo po prostu łamane na pułapki na mamuta. Uszkodzenia trebuszy łubu dubu. Nie będzie ich wcale, albo tylko jeden. Bo go orki wyniosą na ramionach. Brak ostrzału chroblinami. Marny ostrzał chrobgoblinów. Wilczyk do mamuta? Czy coś jeszcze z tej misji mógłby wyciągnąć dla siebie? Znaczy dla siebie, dla bitwy? Może też takie proste rzeczy, jak... Dobra, to mi się podoba. Niech, bo jeszcze tak z innych systemów na przykład czerpiąc, bo w D&D jest coś takiego jak ułatwienie w testach. Więc, czyli rzuca dwoma kostkami, wybiera wyższy wynik. Po misji pierwszej ze szpiegami, tam na pewno wykazał się, mógłby się wykazać trochę skradaniem, jakąś religią. Będzie miał, myślę, ułatwienie w testach dowodzenia takiego, albo inaczej pokrzepiania żołnierzy. Tutaj z kolei będzie miał ułatwienia w testach, myślę o paru rzeczach, albo ułatwienia w testach ataków orki, bo na przykład widział, jak oni są wyposażeni, gdzie mają słabe punkty. Termomik zrobi coś z tego złotego grzyba, może jakąś miksturę dla Korina. O, to też fajne. To w sumie będzie też tutaj. Mikstura z złotego grzyba. Myślę ciągle o takich miksturach, które gdzieś go przy życiu utrzymały. Bo może być hardo. Albo co? Też, żeby coś nie było takiego aż za mocnego. A w podręczniku podstawowym, czy tych zasad, tam mało jest takich mikstur. Najwyżej na D&D Beyond zaraz się coś się zobaczy. Albo ewentualnie jakieś zaklęcie się dopasuje. Głuchota, ślepota. Może jakiś taki, że wpadnie w szał. Heroizm, co to jest? Twoje dotknięcie napełnia odwagą wybraną istotę. Do końca trwania czaru jest niepodatna na przerażenie, a na początku każdej swojej tury zyskuje tymczasowe PW równe twojemu modyfikatorowi z cechy bazowej. O, po wygaśnięciu zaklęcia znikają wszystkie pochodzące z niego tymczasowe PW. O, to jest spoko, bo tymczasowe PW to jest taka nadprogramowa ilość punktów wytrzymałości, która spadnie po jakimś czasie. Można by to wziąć. Komórkę, każdy krąg. Okej. Okay. Spoko. Jak będzie. Heroizm, strona 224. Czyli co rundę dostawałby tymczasowe PW wielkości z jego bazową cechą. To jest mądrość chyba. Albo charyzma. Nie, mądrość na czas bitwy. No.
Mikstura ze złotego grzyba działają. Czy tu i tak zakładam, że wszystkie te ułatwienia też są na czas bitwy, ale dobra, też zapiszę. To on by dostawał co rundę plus 3 tymczasowego PW. Czyli tak jakby się trochę leczył, to spoko. Nie ma tu maksa jakiegoś. My możemy sobie określić max, bo żeby to nie było, że sobie nabije 50. Damy sobie jakiś max, nie wiem, 20. No właśnie, ustaliłem limit jakiś 20 na razie, a w trakcie bitwy będę patrzył, czy to jest za dużo, czy za mało i najwyżej się go zmieni. Okej. I jeszcze chciałem tutaj, w tych testach. Może w testach percepcji? Co tu mogłoby fajnego być z tej jego wyprawy? Pytanie, czy podczas bitwy aż percepcja taka będzie ważna? Chociaż nie wiem, czy tutaj też testy dodawać, jak tu już i tak jest całkiem sporo dodatków. Niech będzie, że po 3. No dobra, damy. Dlaczego nie? Ułatwienia w testach i teraz to wy mi podpowiedzcie. Czy bardziej robić tu, że widział wojska orków, widział jak są wyposażone, jakie są ich słabe punkty i na przykład dać mu ułatwienia w testach ataku, w zwarciu, dowodzenia, a jest coś takiego jak dowodzenie, to wtedy chyba na perswazję się rzuca. To bardziej to traktuję jako dowodzenie, ułatwienie w testach pokrzepiania żołnierzy. Mogę tu w sumie napisać, co to dokładnie, czyli percepcji. Perswazji. Perswazji. Bo perswazja jest rzeczywiście pod charyzmę i to pasuje. Co tu jeszcze jest? Oszustwo to nie. Występy nie. Zastraszanie. Może zastraszania też. No. Chociaż... A może występy są pod dowodzenie? Zaraz sprawdzimy. Bo jednak płomienne przemówienie to też swego rodzaju występ. Charyzma. Występy. Oczarować publiczność popisami muzycznymi, tanecznymi, aktorskimi, oratorskimi lub innymi sposobami dostarczania rozrywki. No to nie. Okej. Perswazja. Budując przyjazne relacje, prosząc o przysługę, dochowując etykiety. Dobrze, próby perswazji, może być mediacja, przemawianie do tłumu. O, jest. Czyli to bardziej perswazja. Ułatwienia w testach w walce z wodzem. Albo wzmocnić mu klasę pancerza o 1. Że wie, z czym się będzie bił, więc miał czas do jakby przygotowania się na to. No, będzie coś innego niż ułatwienie. Klasa pancerza plus 1. Niech będzie. I ostatnie, jeśli zrobi... jak to się nazywało? Wiadomość, czyli misja z gońcem i posiłkami. Tutaj niech samo wojsko będzie liczniejsze, przez co zwiększymy atak tych wojsk. Małych orcząt. To nie będzie kolejny orcząt.
Wojsko będzie liczniejsze, przez co zwiększymy atak wojsk. Tu chodzi o mechaniczny atak wojsk, w sensie tak jak tutaj były plusy do żywotności, atak wojsk. To tu w sumie idąc za tym tropem, niech klasa jego pancerza wzrośnie i opancerzenie wojsk też. Skoro on mówi z czym się będą mierzyć, to wojsko też ma szansę się przygotować. Więc jakby zrobił na przykład pierwszą i drugą misję, no to wojsko będzie bardziej żywotne i opancerzone. Jakby zrobił tylko drugą i trzecią, no to będzie miało większy atak i lepszy pancerz, ale mniej żywotności i takie różne kombinacje. A tak jak rozmawialiśmy, że jakby zmastermindował 200 IQ, że wyśle kogoś z tym gońcem, to sobie wtedy rzucimy, czy mu się uda. No, będzie to trudne, ale jakby się rzeczywiście udało, to by miał trzy zadania zaliczone. To by było mocne. Co jeszcze tam z gońcem można by dodać? To już tak ciężko wymyślić, czy coś tutaj. Może wojsko coś ze sobą przyniesie, co dałoby i byłoby przydatne. Wyrządzenie szkód w obozie orków bardziej logicznie nie byłoby dać minus klasa pancerza dla przeciwników. Można w sumie. Tylko w którym momencie on tam uszkodził ich pancerz, nie? Bo to zależy rzeczywiście też od Maćka, co on zrobi, nie? To w ogóle byłoby epickie, jakby wysadził cały ich obóz. Ale to mega ciężkie by było chyba. No nie wiem, dobra, na razie najwyżej to zostawmy, a przed samym szykowaniem bitwy będziemy wiedzieć, co Maciek dokładnie zrobił w przygodzie. No to jak ten, przy obronie Chełmowego Jaru przybędą elfy. Dobra, spoko. Przybędzie elitarny, nie, oddział elitarnych elfich strzelców. Bo tak, tu mają plusy do żywotności, tu mają klasę do pancerza. A, no, wojsko będzie liczniejsze, no to też można rzeczywiście pod ten atak większy przypasować. Więc to już bardziej jako opis tak fabularny. Ale jak nie ma co na siłę też. Spartoli to oddział plebejuszy. No to wtedy po prostu będzie kicha. Przybędą enty. O nie, dobra, nie ma co już na siłę wymyślać. Z tymi entami, no, to by było dobre. Elitarnych plebejuszy! Widły z gównem, to takie z zatrutą, zatrute ostrza. Podrzućcie mu świnie! Dobra. Mamy scenariusz na najbliższą sesję i może nawet na kilka, na dwie. Ja jeszcze sobie ten list robię z niego PNG. Żeby Maćkowi to na szybko na sesji wysłać. I jeszcze sobie tak myślę, czy coś jeszcze warto byłoby wspomnieć, dodać. Czekam na sny do sesji, do czwartku możecie je wykupywać, bo chyba po tym jak mam wyłączony stream,
To chyba można też wykupywać te rzeczy. Zaraz się upewnię. Chyba. Nie widzę nigdzie, żeby nie można było. Bo sny by się przydały. Bo myślę, że będzie kilka takich scen, że będzie mógł odpocząć, długi odpoczynek. Postać Maćka i sny będą fajne do odgrywania. Plotek jest już dużo. Może coś jeszcze takiego nie zaczynającego misję poboczną, ale bardziej jako ciekawostkę albo jakieś śmieszne albo mroczne rzeczy na tablicy ogłoszeń, albo jakąś przydatną informację dla Maćka, na przykład coś o świecie wymyśleć. Ejo. A, stary żołnierz gawędzierz przy ognisku to miał być doskonały NPC. To jego mogę w sumie wpleścić w przygodzie. Jak najbardziej. Potężnych wrogów mamy, potężnego sojusznika. O, muszę o nim pamiętać. O nim w ogóle myślałem. Jeszcze go nazwijmy jakoś. Okolita, wraz z którym przechodzi już kolejna kapłana. Zawsze miał wątpliwości, czy służy odpowiedniemu bóstwu. Pewnej nocy zaczął słyszeć pieśń. Dajmy mu ma na imię. Jak? Jak może być? Postać Maćka ma na imię Corin. Też będzie człowiek? Niech będzie człowiek. A może półelf? O! Pół elf. Akolita. Którym Corin. Mnich. No to po części tak. Bo postać Maćka, mojego gracza, to jest kleryk. Wywodzi się z zakonu. I tu tak samo Michał dał chyba pomysł na tą osobę, NPC-a, potężnego sojusznika. Drain. Fonetycznie brzmi podobnie do Corin. Drain, Corin. No. Okej. Okay. Oko. Ma na imię Drain. Akolita zwany mnichem. Okej, okay, może mieć ksywkę mnich. Ksywka. Mnich. Mnichu. Michał zwany mnichem. Drain, ksywka mnich. Okej, okay, i w sumie, żebym nie zapomniał o nim, ja go chętnie dodam do segmentu. Tu sobie zapisywałem. Tutaj, o. Będzie pomiędzy tymi misjami, jeśli wróci z jednej, będzie sparring z potężnym przeciwnikiem. I wtedy też pojawi się. Co ja skopiowałem? Aha, obrazek. Tutaj pojawia się w trakcie sceny potężny sojusznik bohatera gracza, Drain, zwany mnichem. Że on jak jest potężnym sojusznikiem, to on niech już będzie kapłanem. Kapłan Drain, zwany mnichem. To sobie jego statystyki tu wpiszę, żeby nie zapomnieć. Czemu mój nick został wykorzystany w scenariuszu? Bo mi się spodobał i uważam to za wyróżnienie. Czuję się wyróżniony. Nawet dwa niki były, bo wasze niki podpasowały mi na dowódczynię oddziału w wieży dowództwa Przymierza. Sakura Nishida.
Ale co, ją tak wyobrażam jako taką twardą babkę, wojowniczkę, z rysami rzeczywiście takimi azjatyckimi. Taka ala samuraj. Oczywiście ma statystyki weterana. Mega fajnie pasuje. Dobra, czego już szukałem? Kapłana. Tu chyba był taki. Kultysta. Kapłan. A, to on będzie miał podobne statystyki, nawet takie same jak ten krasnolud. Dużo kapłanów. Strona 346 kapłan. Jak asasin. Taki ninja. dobra. Tu sobie usunę to, to. I tu sobie to zaznaczę, żeby o tym nie zapomnieć, bo to musi pomiędzy misjami wskoczyć. Czyli załóżmy, wybierze jakąkolwiek z tych misji, wraca z powrotem zdać raport, coś tam przygotować się do kolejnej. Wtedy dzieje się scena ze sparingiem z potężnym przeciwnikiem, który zna dużo rad dla tych... A, bo to był ciekawy NPC plus ciekawy NPC rady. Ja sobie tak zapiszę. Z radami. I też podczas tego sparingu na przykład zobaczy, że przygląda się mu jego no, przyjaciel. Albo może nawet przełożony. Kapłan Drain, zwany mnichem. Też fajne by było. Może Maciek się tu wykaże trochę. Opisz, skąd go znasz? Może Maciek coś tutaj ciekawego wymyśli, a ja mu pomogę. To też jest fajne, że czasami nie trzeba wymyślać wszystkiego. Można dać pole graczowi, graczom, jeśli jest ich kilku. Fajne historie, zwłaszcza na przykład typowo zaczynamy przygodę i często w niektórych scenariuszach jest nawet taki wstęp, że podróżujecie razem już od jakiegoś czasu, bo wiecie, że w grupie jest o wiele raźniej, czujecie się bezpieczniej. Opiszcie, skąd się znacie, jak się poznaliście, dlaczego podróżujecie razem, no i wtedy gracze patrzą po sobie, odgrywając postacie, wymyślają, skąd się znają, na przykład w jakich sytuacjach wpadli na siebie. To też jest fajne. Więc to niech Maciek powie, skąd go zna. Skoro jest jego potężnym sojusznikiem. To była strona 346, tak? Tak. Żeby sobie to zapisać też niżej. To był potężny, doskonały NPC. Nie, potężny sojusznik. To było 346. Okej. Okay. A, klątwa tysiąca drobnych nieszczęść. Też jakieś mogą być fajne. Jak będziecie wymyślać. Okej. Okay. Jeszcze tylko jedną rzecz, którą bym dorobił do sesji, ale to już sobie ja dorobię. Bo to już jest kwestia jakby też trochę prowadzenia streamu i jakby sesji na streamie. To na początek streama zostawiam to, często na koniec to zostawiam, że co tak naprawdę robić na samym początku, żeby nie zapomnieć o niczym. Czyli no tak jak sobie już zapisałem, przywitać wszystkich oglądających na żywo, przywitać Maćka, sprawdzić czy Roll20 działa, bo będziemy na Roll20 rzucać kostkami, sprawdzić czy Maciek już wybrał atut, bo miał wybrać atut do postaci i takie rzeczy spisać sobie. Ja sobie to jutro na spokojnie przygotuję. Sprawdzić, czy przedmioty działają, bo będą przedmioty na sesji. Na pewno na sesji będą przedmioty do wykupywania dla Maćka. Będzie możliwość wykupienia dla niego inspiracji, czyli inspiracja w D&D daje mu możliwość zdobycia ułatwienia w teście, czyli rzuca wtedy dwoma kostkami, wybiera wyższy wynik, albo zanegowania utrudnienia. Będzie możliwość narzucenia utrudnienia Maćkowi w następnym teście, żeby troszeczkę mu kłodę pod nogi podłożyć. Myślę, że będzie też możliwość trochę go wesprzeć, czyli uleczyć. Jakiś taki
boska opatrzność, żeby go trochę podleczyło, jeśli będzie ciężka sytuacja. Myślę, że drogo też zrobię, ale jakieś ingerencja może dosyć mocna w scenę. No i na razie nic mi wielkiego nie przychodzi do głowy. Może jak wy na coś wpadniecie, to dacie znać. Możecie dać znać, bo to wrzucę pewnie dzisiaj na YouTube. Możecie w komentarzach pod YouTubem zostawiać pomysły. A ja to przejrzę jutro i wymyślę te przedmioty. Czy coś jeszcze miałem powiedzieć? Chyba nie. Jakieś pytania na koniec? A, wiem, co jeszcze miałem powiedzieć. Że to jeszcze taki tip ode mnie odnośnie samego przygotowywania się do sesji. Jak już... Bo teraz uważam, że mamy napisany scenariusz na przygodę bądź tam kilka przygód. Dzisiaj jest wtorek, sesję gram w czwartek, czyli niedługo. Ja wiem, że ja będę pamiętał wszystko w znacznym stopniu, przynajmniej wiem, gdzie co będzie, nie będę się tam gubił w tekście, ale jeśli piszę ja sesję, załóżmy, niedzielę, poniedziałek, a wiem, że będę grał dopiero na kolejny weekend, sobota, niedziela, warto jest przed sesją dzień albo ten sam dzień niekoniecznie przeczytać od deski do deski cały scenariusz, no tutaj jest tego z 10 stron, ale nawet tak wzrokowo prześledzić elementy tekstu, czytając pojedyncze akapity i sobie wtedy tak wzrokowo, przynajmniej ja sobie uświadamiam, a dobra, tu jest fragment o wstępie, tutaj mam naradę wojenną, tu mam już o partyzantce Drołów, żeby... No, to moim zdaniem pomaga, zwłaszcza dla początkujących w prowadzeniu, bo sam już kiedyś miałem taką sytuację, że napaliłem się strasznie na pisanie swoich scenariuszy. Napisałem długi scenariusz, a sesja wypadła chyba 2 tygodnie po tym. I po 2 tygodniach nie przypomniałem sobie całego scenariusza, tylko rzeczywiście przeczytałem chyba tylko wstęp. To w trakcie sesji nie miałem tak, że zapomniałem, tylko po prostu potrzebowałem chwili na wyłapanie w nim pewnych informacji, które ja zostawiłem dla siebie. A no i to trochę generuje jakiś niepotrzebny stres, a to jest zbędne na start zwłaszcza, więc lepiej sobie przed sesją się przygotować, poświęcić te, nie wiem, 10 minut na zgłębienie tekstu. Okej, okay. Brak pytań. Także na dzisiaj kończymy. Uważam scenariusz za bardzo fajny. Macie super pomysły. Dziękuję za nie. 00 alfa 5. Tak. To akurat było full improwizowane. Także zakładam, że w tym scenariuszu też będzie dużo momentów do improwizacji. Wręcz lubię w D&D. I tyle. Dzięki wam, że oglądaliście, dzięki za fajne pomysły. Jeśli ktoś oglądał to na YouTubie, to też dziękuję za oglądanie i polecam się. W czwartek gram z Maćkiem sesję od 18:00. Myślę, że połączymy się ciut wcześniej, żeby tam ustawić sobie wszystko i sprawdzić, czy technicznie wszystko gra i hula. Spodziewajcie się przedmiotów do sesji. Dobra, kończę. Na razie i do czwartku.